wciągnęła gra, no jest przyjemna bardzo. Jakby nie ma się do czego za bardzo przyczepić w tej grze. I teraz nowe biomy odkryjemy, więc nowe surowce. O Jezus, żeby farmić się trzeba było. Ale coś mi się wydaje, że może być. Czy oglądasz te konferencje na Steamie, czy nie? Tych fame'a i nie, tak dalej? Nie, nie, ja czy nie przepadam się... za tym. Okej, okay. A w ogóle nawet nie oglądasz, jak już się dzieje to? Nie, zero. Okay. Ani gala, ani konferencji, nic. A, Witek, to ty jesteś taki z wyższych sfer, rozumiem, okej. Okay. Nie, po prostu każdego co innego bawi, o. To co cię, nie, Witek, bawi? Mnie? Granie do rana w gry. Dobra, ale jak tak, kurwa, nie wiem, jak tak chcesz się pośmiać, to co wtedy odpalasz? Nie wiem. W sumie, jak teraz sobie pomyślam, jakby mi ktoś takie pytanie zadał, to też nie wiem. Jakby... Na streamie jest dużo śmiechu. Nie szukam czegoś na siłę, to... żeby się pośmiać, tylko tak ono. Na streamie jest dużo śmiania się z ludźmi, bo jak są śmieszni, ale tak to... A lubisz kabarety? Nie, nie. Bardzo nie lubię. Stand-upy, kabarety to, o kurwa, no, najgorsze. Ja też nie przepadam za bardzo. Jak ja widzę czasami urywki gdzieś na Facebooku, bo znajomy polajkował kabaret jakiś, patrzy na to, albo stand-up, to tak, kurde, no nie, 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 nie. Słuchaj, u mnie na Facebooku znajomi też dobijają do takich zdjęć, jak dzieciaki idą do żerówki na przykład. Wklejają zdjęcie, jak był mały i już jest duży. Ale co myślę, tak, kurwa, ale jaja. O, jeśli chodzi na przykład o chłopaki z baraków, piękna sprawa, to akurat na mój humor, tak, w pełni. Oglądałeś chłopaków z baraków? No, znaczy nie, nie wszystko, ale oglądałem parę odcinków, no i to popularne te szoty takie, no to jest śmieszne. Chłopaki z baraków to jest piękna, taka satyr, nie, no idealne. Dobra, odpalam, rozpocznij grę. O, czodu, kurde, ale mam secik, wszystko jest. Hasło wpisuję. To samo co wczoraj, na K? Tak, tak. Nie, czemu ty im mówisz? Oni to zaraz pozgadują, no. No jak? Prawda. Ja ostatnio powiedziałem, że hasło ma 5 liter. Cały stream zgadywali, żeby się na serwer dostać. Tylko tyle. Czekaj, powiedziałem. To powiemy ile na liter teraz. Ale oni widzą. Raz, dwa. Dobra, w sypialni na P? Nie jestem pewien, ale to może być. Co tam z lychac? Zapyta Delordzice, czemu zdradza mojego wnuka z Menelem i odpalaj kurwa Wiedźmina, bo będzie peporope. Nie wiem. No myślę, że nie to będę na pewno. Pytał takie rzeczy. O co chcesz zapytać? Madr tu się pyta. O? Czekaj, znajdę to. Stream Labels, bo mi się skasowało. Dzięki Reites. Zapytał tak. Dlaczego wnuka zdradzasz mu z Menelem? O. Jakiego wnuka? No... Ty mi powiedz. Ja nic nie wiem o takich rzeczach. Też nic Ej, nie wiem. Ej, czuję się jakby nie minął w ogóle czas. I myślę, może zostawmy... jakbym się czasowa. No kurwa. Ej, trzeba... No ja w sumie Dobra. Tak mam. Grałem, poszedłem spać, wstaję i gram dalej. Z kontynuacja życia, tylko wirtualnego. Dobra, wiesz co? Gdzie wózek? Ale w sumie potrzebujemy czegoś? Może... Czekaj, posortujmy ekus... Chyba, że ty chcesz sobie zjeść, to może zjeść, a ja napierdalam coś, no. Tylko pytanie, czego my w ogóle potrzebujemy? Na pewno strzały te są bardzo broken. Wiesz, co myślałem, żeby zrobić, ale kurde, to nie wiem, czy to coś da. Ale no pewnie da na przyszłość. Całą tą chatę rozjebać, wszystko postawić na nowo. I więcej skrzynek, więcej wszystkiego. Palisady, mury zrobić. Dach porządny. Bo to już się gnieździmy strasznie. Jak jeszcze dojdą nowe rzeczy, to... Ale wiesz, że... Co to, kurwa? Jakby jaki jest cel naszego grania? Czy my chcemy zabić wszystkie bossy, czy grać for fun? Nie no, zabić wszystkie bossy, ale chodzi o... No to na chuj comfort of life, no. Bo... No już nie ma za bardzo skrzynek pakować. Wszystkie są pełne. A teraz idziemy na nowy biom, gdzie będzie full kompletnie nowych rzeczy. Więc będziesz potrzebował mnóstwo miejsca. Patrz, mamy... kurwa. O, go grona. Ale zobacz, jak stoję, bo przeciążony jest. Jakby przy ścianie mnie ktoś tak... Kac. Czekaj. Będzie ci lepiej. Dobrze, mam tu ustawioną? Dobrze. Chityna, ja ją mam. Ile masz chityny? 17. Ty, kurwa, jakie to ciężkie, ta chityna. I czekaj, rozwali. Zobaczmy te shieldy. Kurwa. Zobaczmy, czy jest różnica duża z shieldem. Dobra. Ile ci daje te obrony, już ta twoja? Ciężar 4, siła pancerzu 32. 32? Siła bloku 100. A, to jest w chuj lepsze od tego puklerza z brązu. A ile waży? Pewnie opór. Ciężar 4-0.
Nie, to ta twoja sobie lepsza. Słuchaj, ten puklerz z brązu ma tak. Siła bloku 30, siła pancerza 16 i ciężar 3. Czekaj, co? No, jest głównym totalnym ta tarcza. Nie, na pewno dobrze sprawdzasz? No tak, tak, na 100%. Puklerz z brązu. Kurwa, nie ma to innego. Kościana żelazna tarcza to będzie lepsza no, niż... No 100 razy lepsza jest. Tak, tak. Jest... Jasny kulta, żartujesz. Jest bardzo dobra ta tarcza. No dobra, w sumie. No to sprawdzam, co możemy craftić ewentualnie. Kościana żelazna tarcza. Na pewno... Nie no, mamy wszystko topowe. To na ten etap coś... Możemy ewentualnie poulepszać nasze bronie. Że wiesz, tam na plus ileś. Tylko to... A Warf jeden... to jest w ogóle, bo... Właśnie nie wydaje mi się, bo teraz tak dostaniemy nowe macy. No, tak statystycznie to chyba lipcia była. Ale wiesz, co trzeba zrobić? Portal kolejny. Nawet dwa portale. Wybudować. Nosisz przy sobie ten? Będziesz nosił przy sobie ten kluczyk? Ja chyba noszę. Tak, tak, tak. Będę nosił. Portal. Jesz mandarynki? Spoko. Spodnie z trolla. Jebać te spodnie. Mielesz. Twoje lepsze. Kać, odlewnia, chłodnica. Gdzie był portal? W różnych. A po co portal? A, bo żeby... Okej, okay, no, wiem już. Tylko wiesz, czego nie mamy na portal? Jednej rzeczy? Tego rdzenia, tego kamienia, więc no można co, szybko przejść na Dunga, no. Ja ty, a żarcie mamy? Bo żarcia chyba nic nie mamy. Ja mam zero. Ja mam dwa mięsa, mam. Ja mam zero mięcha. No to trzeba popolować coś, Witeczku. No, najlepiej to byłoby nas stakować, powiem ci, opór dużo tego żarcia. Bo no, non-stop brakuje, nie ma skrzynka gdzieś? No, prawda, to jest non-stop mamy problem. Ale to, dobra, poczekaj, ja chcę strzały jakieś jeszcze. Chodźmy na Dunga i na jelonki. I pofarmimy żarcia. A to, czekaj, a mamy kamienie. Strzały? Ja mam zwykłe, drewniaki, ale też starczą drewniaki. Tu. No dobra, to chodź. A to chodź, prześpimy się, co? Dobrze. Nie możesz teraz spać, o. A bo jest dzień, zaczął się właśnie. A, no to dobra. Co tu, co mu tu tyle syfu? Mam 7 HP, idę usiąść przy ognisku. Dobra, siadam przy ognisku, idziemy na Dunga plus chwalimy żarcie. Ale to może chodź w stronę, kurwa, gdzie myślisz, że te bagna są? Ja myślę, że są prawo dół, jak pójdziemy dalej czarnym lasem. A nie myślisz, że będzie nad nami? Nie uważasz, że będzie nad nami właśnie? Też? Ale tam są góry chyba, czy nie? No bo właśnie patrz, nad nami mam wrażenie, że tam... Nie wiem, kurwa, to jest nie, góry, góry są po prawej chyba. Gdzie były góry? Góry były po... Jest, a nie tutaj? Jest coś białe zaznaczone. A nie... No... A nie... Tu są góry chyba. No tu są góry. Więc mi się wydaje, że będzie gdzieś to tu. Dobra, no ja gotowy. Ale będzie chodzenia tam. Kurde, portal musimy postawić. A nie mamy dwóch kamieni czerwonych czasem? Chyba żebyśmy nie, chociaż no, jeden mogli tu postawić, na start. Żebyśmy mogli wrócić insta. Kurde, dwa kamienie czerwone, te sorte, czy jakim tam. Kurde, wydaje mi się, żeśmy już to zużyli wszystko, wiesz? Bo mieliśmy na styk, Witeczku, wiesz? Chyba, że wiesz, co zrobimy? Weźmiemy wszystko, co potrzebne do portalu, i do stworzenia. No dobra, to dawaj. Jestem. A ten mogę... zmienimy nazwę tego, żeby móc wrócić tu. I potem damy na dobra. Jeden z powrotem. Okej, okay, pasuje, no. To dam go na dwa. Go nazwę. Mam nadzieję, że się połączy z tamtym, co stoi. Ej! Witek! Co? A teraz nie będzie trzeba zapierdalać do tamtego portalu. Nie, nie, jak zmienię nazwę tego na jeden, patrz. No zmieniam na jeden. To powinno połączyć. Mam nadzieję. O, git. Chodzę dla testu. Ja pierdolę w neterze wylądowałem, gucio! Tak, tak. Z pewnością. Dobra, idę. Dobra, zmieniam na dwójkę i weź... Oj, kurwa, zmieniłem podczas twojego tepa... Ale ej, dobra, no, git. Kurwa. Spokojnie. Będzie więc... zgubił gdzieś to, kurwa. 20 ty. Szlachetnego drewna i okoszarła potrzebujemy, żeby móc zbudować... No to okoszarła jest w chuj tego. A drewno? O, mam, mam okoszarła. Jest... Drewno jest... Ej, jest 11 rubinów. A nie możemy rubinów prze... Nawet nie wiem, do czego te rubiny są póki czekaj, co. Rubin. Jeleniomłot, krzemienna włócznia... Kurwa, ej! Krzemienna włócznia to nie będzie... Chyba nie, mamy lepsze rzeczy. Harpun z otchłani, gniew oceanu. Ej, ale nie uważasz, że powinniśmy mieć taki harpun, kurwa, albo taką a nie wiem, na co ten harpun jest, szczerze. Ej, Witek, mi się wydaje, że powinniśmy mieć taką włócznię jakąś, albo... Nie, włócznia jest słaba. Co ty masz za broń? Ja mam miecz, ty topór. Masz co?
Czyli ty masz topór, miecz i łuk. To wystarczy, kurwa, na wszystko, nie? Ta, raczej ta. Tylko... Szlachetne drewno gdzie jest? A to po chuj by była włócznia w tej grze, Gucio? Żebyś tak z dupy sam mamy wybrać, czy co? No tak, wybierasz. Tak samo jak masz maczugę z brązu. Tak jak w Tibi, kurde, że... ile syfu tu jest. Trzeba to wyrzucać gdzieś dalej. To weź zakop to do dziury. Do Paryi tu wpierdol, tu patrz tu. To. Tutaj do Paryi wybudowałem specjalnie. Czekaj, już wrzuciłem. Dobra. Jeszcze szlachetnego drewna 10 potrzeba. Tak, wiemy, jejkam, wiemy. No nie, no brakuje trochę. Już. Ale masz 4 szlachetnego drewna? Chyba druga skrzynia po prawej, czy nie? Nie ma nic, zebrałem no, już. No to może nie. No to być. Nakopiemy w biegu. Dobra, no, tak. Lecimy. I fokus na jelonki. No. Mocny. Dobra. Jak widzisz jelonka, to od razu strzał. Servus Witów, witam u koru. Dziękuję pana na kłód, szikabane, maziaczek, kurek. Czemu do góry idziemy? W dół. No to chodźmy tutaj, żeby zobaczyć, czy te bagna. Nie, no w górach nie będzie bagien. A mówisz lewogóra, że to będzie? No, że tutaj, no. Że tu, czekaj, spinguję, o, na przykład tam. Można spróbować. Chodź, rozglądaj za jelonkami. Dobra. Ty też masz takie tekstury, takie... Jak z bliska, na przykład na pelerynie, takie rozmyte? Tak, mam, no. Ale wydaje mi się, że to się da zmienić raczej, wiesz? Znaczy, bo ja mam na najwyższych i takie coś jest, ale to... A, no to chyba taki jest klimat mi nie przeszkadza, szczerze. No mi te... Znaczy, to jest... I tak ta gra jest bardzo ładna, no, wydaje mi się. Jest spoko. Jak na... Wiesz, ta gra waży 1 giga. Jeden. To jest dziwne aż, że tak mało. Ludziom się ten gotik chyba przypomina, co? Jak oglądacie to, czy nie? Oj, oni nie lubią gotika. Nie lubią? Nie, nie. Ale bo nie lubią, bo... Było ci słabo, czy nie lubią, bo nie lubią gry? Nie, no nudne jest jak skurwysyn. O, jelonek. Jak nudne jak skurwysyn, jak 2 godziny wózek próbowaliśmy do góry wyjebać. Ale gotik. No wiem, a ta gra nie jest nudna dla nich, jak wózek próbujemy 2 godziny. No, najwyraźniej nie. Widzowie piszą, że to ciekawsze, no dobra. Kurde. Witek, chyba miałeś rację, bo tutaj... Jelonek. O, kamyk. Nie trafię, ciężko jest trafić. Dzięki, Marcin. Lag. Gdzie trawa rośnie pod stopami, a niebo nad głową błękitne, było. Tam zawsze będzie ognisko domowe schronienie. Było? Było. A ty tam już byłeś. Dziku! Zabijam dzika! Kurwa, nie mogę, no. Ten jelonek jest za szybki. Szkoda, że się insta to łucznictwo nie ładuje, tylko trzeba... Jakiś duży Nix! Jaskinia Nixów, Witek! Jezu, nie mogę dorwać tego jelonka. Goni już go nie wiem ile. A z tych Nixów leci mięsko? Leci, nie? Dobra, mam! O, gony. Ale chujowe. Chujowe to mięso chujowe? Jest. Ta. Ale to nie zbieram. Jelonki trzeba polować. I dziki, dziki! Najbardziej worf to jest jelonek z 2 gwiazdkami. To jest OP turbo. O Jezus, no, tam leci tyle mięcha. Tu gdzie ja jestem teraz nie byłeś, nie? Nowość odkrywa. Nie, nowe. Odkrywasz nowe, no. Wiesz co, możesz iść przy wodzie i zbierać krzemienie też. Mam jelonka z 1 gwiazdką. O, to 4 mięcha. Chodź, kurwa, tutaj do mnie. Do taty. Witam. Obecnie prowadzę remont w domu i chciałem zapytać, kto mi zawide podejmie się wykonania tak gustownej podłogi, jak i państwa w chatce, koniecznie w tym samym, zielonym kolorze. Pozdrawiam czat, słyszałem, że nadchodzi atak. Ej, powiem ci, że z tego łuku już po 86 napierdalam. Wyskillowaną postać mam chyba. Czemu z Demons to jest 3 dzień już jak gramy, to średnio, żeby Demons tak o, wchodził 3 dnia. Znaczy, Demons mógł z nami grać, ale na imprezy poszedł. No to co, no? Teraz będę miał kosę z Demonsem, bo zabrałem Demonsowi kolegę do grania. Kurde, gdzie jest ten? Po prostu Demons, wybacz. Nie ma jeloneków. Tu mnie jest w chuj, ich zabijam je po kolei. Tak, ja jednego rodzinę. Tylko mam. Jakąś rodzinę znalazłem i wszystkie już nie żyją. Dobrze, wymordowane. A wiesz, kurwa, kto silniejszy, ten wygrywa, nie? Proste. Zgadza się.
Tak to działa na świecie, niestety. To jest problem. Zajebałem tu jednego i nie wiem, gdzie zostało ciało. Tfu, nie wiem, zaciągnąłem się liquid, mam w ustach. Czuję posmak chemii. Tu jest woda. Nie pójdziemy dalej, wiesz? Więc chyba wygląda na to, że przejście do tych mokradeł było na dole. Chociaż jeszcze zobaczymy. Mam kamień. Jaki? Filozoficzny. Nowy. Ryszard ma prawie tyle samo followów na Instagramie co Demons. No i co? Oj. Hej Witek. O, mam jelonka. Mam jakąś tabliczkę tutaj, gdzie jestem. Ty, za 90 wielonka hit. Co jest? Tabliczkę? Posłuchaj słów Ulfa, biednego osadnika. Było. Chyba widzieliśmy, nie? Tak, tak, z Ulfem było. To te same są... To znaczy, że to są A nie wiem, kto same... to jest ten Ulf, biedny osadnik. Może go jakoś spotkamy w przyszłości. Bo ten Ulf to jakiś, kurwa, jest... Ważna... Ej, Witek. Ale fokus na te jelonki, bo no mamy tak mało żarcia. Mam 16 mięsa. Sobie. Co, 16 już nafarmiłeś? No kurwa! To ładnie, to... Nix! Tak, staka do 100. Wiesz, co mi się przydało? Jakieś takie nowe mięcho, typu żubry jakieś. Albo o, bizony kurwa. Jakieś takie na nowym biomie. Wielbłąd jakiś! Jeszcze o. Byśmy go, żeby nam nosił kurwa itemy, byśmy go zaprzęgli. Oj, chyba nie ma. Ja, ale by to nie wiem, czy to warunki do życia dla wielbłąda. A nie ma są. Jakiegoś pustynnego biomu tu w tej grze? Musi być, co? Nie pytajmy, bo się zaraz niestety dowiemy. Oj, w sumie masz rację. A wszędzie jest to, posłuchaj słów Ulfa. Non stop to mi wyskakuje. Zaraz się dowiemy w ogóle, co jest, jakie bossy, ile zajmie jeszcze i co musimy zrobić. Dziękuję, Menemet. O, jest jakiś dunk tu. Nie, to nie dunk. Jezu, a widziałeś kiedykolwiek jelonka z dwoma gwiazdkami? Widziałem, zabiłem jednego, w chuj dał. Z dwoma? Osiem. Z 8 chyba dawno. O, mam z gwiazdką. Z gwiazdką to od razu zabijaj. Dobra, nie, zabity. Zastanawiaj się nawet. 92 na hita, 4 mięcha. Dał. Mam 8 mięsa przy sobie. Nie, my musieliśmy skipować non stop te jelenie, bo ich jest sporo. To one się chyba spawnują tak z dupy, nie? Tak, tak. Dobrze, tych maślaków mamy, ale mi się też już kończą powoli maślaki. Ja maślaków już nie mam. Ale ty jesteś maślakiem, to dobrze. Ale i tak musimy iść na TT. O kurwa. Nice. I tak musimy iść na te... dungi jeszcze. Nikt nie lubi mojego żartu, no dobra, nie. A to jest, to jest prawda, że im dalej jesteś z łuku, tym mocniejszy hit jest. Bo z bliska uderzyłem za 33, a z daleka za 90. Czyli to się, damage się skaluje z zasięgiem? Chyba ta. Telord, nic tu nie ma! No to wracaj, kurwa, no mięso mamy już chyba, nie? Ale jeszcze pójdę do góry trochę. Żeby się na pewno upewnić. Dzięki, to nie Sherlock. Cześć. Skrzynki zawsze jakieś. Chyba dwa łóżka i w skrzyni nic nie ma. Ktoś uciekał stąd. Co to? Co to? A. Dzik, myślałem, że jakiś bizon właśnie. Cześć, Saku, cześć. Ale gruby Nix. No, powiem ci, że to chyba na dole będzie, bo tu tak... Patrzę... Wszędzie woda jest ogólnie. Taka niby gra, żeby, wiesz... Co to? Ale ukryta skrzynia. Ja wracam powoli do nas i mnie tylko Witek trzeba pilnować. Tak, jakoś tak. Rusztu, trzeba zobaczyć, czy jest jakiś lepszy ruszt. Wiesz co, ja bym w ogóle te ogniska pilnować. Z rusztami zrobił poza domem, tak na przykład z 6 ustawił. Dobra. Tych ognisk. Okay. I 6 rusztów i pilnował tam. I trzeba zobaczyć, po ilu jest okej. Okay. Też wracam do chaty już z mięchem, jeszcze sprawdzę, czy jelonków nie ma i... Ta, zawijam I to do jeszcze domku. Trochę w drewna zbiorę. Szlachetnego, czyli z, nie wiem... Z czego? Z brzus? Brzozy chyba. Brzus, no. Czy użyję kiedyś tego F? Tak, teraz nie potrzeba. Kurde, ile masz mięcha? Ja mam 12. 16 plus 3, 19. O kurde, to sporo mamy. Ponad 30. Robi wrażenie. Co to za drzewo? Wielki konar.
Dąb. Kurde, po sok zaraz idę. O! A może to nie skaluje się z... Ile tego szlachetnego drewna? 10 potrzeba. To mam 12, to wracam już. To git. Zielonka jeszcze znajdę po drodze. Zawaham się go opędzlować. Czyli do czarnego lasu, na dungi, zbieramy czerwone i idziemy na mokradła. Dobra. I róż, teraz jak musimy plan, przygotować. Jak chuj duży plan dobry, no. Tak, Saku, tak. Czuję wtedy się nieswojo. Jezu. Strzelać do Maćka. Jak zobaczycie jakiegoś, możesz się odpalić ogień, ale ja nie widzę póki co. Dobrze, dobrze. Chyba ludzie się tresują, że nie można podpowiadać. Pięknie. Albo moderacja tak dobrze działa. Jedno z dwóch. Albo oba naraz. Albo pierwszy wynika z drugiego. Moderacja dobrze działa? No działa dobrze w sumie. Nie mam zastrzeżeń żadnych. O, jelonek. Z gwiazdeczką. Oj, dużo da. Dobrze, bo non-stop tego mięcha brakowało. My na tego bossa to mieliśmy na styk mięsa, dosłownie jeden. Po jednym kawałku mieliśmy. Mielesz kać fermentacyjna. Co tu będzie? Jakiś kurwa tu się pewnie da ten. Ej, właśnie... kociołek jest, Witek! Co ty opowiadasz? Ej, to w kociołku nie będzie lepiej mięsa zrobić. Gdzie kociołek? Kociołek, no jest. Budowle... 10 cyna. Kurde. Mamy, tyle? mamy. Jest w chuj cyny. To twórzmy kociołek. Tam żarcie pewnie się szybciej będzie robiło. Oj, dwa jelonki. Chuj. To robię ten kociek na zewnątrz, dobra? Stawiam tak, go. Tak, tak. Pewnie nawet kilka będzie trzeba zrobić. Lewski dżem kociołek. Da się w ogóle to obsłużyć? Albo jest tam coś wyskakuje? Róż wypala rozpalonego ogniska. Kurwa, nienawidzę tych ognisk jebanych. No, nie... słabe są. Mięso kamień. Z jelenia to najlepsze, co mamy póki co, jeśli chodzi o żarcie. Nie, na pewno będą jakieś lepsze zwierzaki potem. Dzięki, Mr. Moxley, bo w sumie tak jak gramy ile? Od ostatnich 5 godzin to cały czas to samo, te same moby. Szarzełki, szkielety, jelonki i dziki. I troll. O Jezus, w kociołku możemy robić różne rzeczy, na przykład królewski dżem. Z 6 jaków, dwie gwiazdki jelonek, goń! Bo mi ucieka. Masz go? Tak, zabiłem. Oj, ile da? Zaraz zobaczę, 8 pewnie. Witek, królewski dżem można zrobić. Dżemor? Zrobię jeden, zobaczymy co to jest. Okej. Okay. A to w tym kociołku, tak? Z czego się to robi? Z malin jagód. Królewski dżem nowy prze... Dobra. Dżemuchy. Mięża 4, wytwórca Dymanko, życie 14, kondycja 40. O kurwa, to mocne. O kurwa! 40 kondycji to bardzo Ej, mocne. Dam ci 2, bo 4 są. A co potrzeba do tego? Maliny i jagódki. Jagód nie mam. Jagody są w tym czarnym lesie chyba, wiesz? Poczekaj, bo ja to wydupcałem z ekwipunku. A gdzieś. Da się w kociołku zrobić mięcho zwykłe? Oj, właśnie chyba recki trzeba, wiesz? A skąd reckę na to? No właśnie, cholera wie. A skąd mieliśmy do tej pory jakieś recki? Nie wiem, nie mieliśmy. Wrzucaliśmy po prostu. Dobra, gdzie ale kociołek? Tutaj jest kociołek. A jest. Królewski dżem. Dobra, daję mięcho na ognicho, tylko ile to musi być? Chyba trzeba ściągnąć od razu, jak się tylko będzie dało. Co się dzieje? A, bo pada deszcz, dlatego ognis. A, to daszek trzeba zbudować nad tym chyba. Jakiś. Chyba, że jebać ten daszek.
Nie no, musi być, bo deszcz będzie padał. To nie WOT, witam. Kurwa, jak miejsca nie ma bardzo. Skóra jelenia. Trofeum do wyjebania. Kamol do wywalenia, krzemień. Monety, pióra, maślaki. Dobra. Mięso? Ale tak szybko? Ty, to szybko trzeba ściągać, wiesz? Bardzo szybko, bo inaczej się fajczy. Już się chyba jedno sfajczyło. Kiedy z odcinku... Od kiedy odcinki z YouTube'a na Twitch są legalne? No, od momentu jak licencję wykupisz sobie na te odcinki. Tak jak ja do momentu prawdy, albo Delor do co się słucha. Ja już dawno tego nie oglądam. Ja też. Zniknęło to skądś. Pieczone mięso dzika. A, kojarzysz ten syk taki? Słyszałeś to przed chwilą? No, to już to jest. To jest dokładnie jak trzeba mięcho ściągnąć. Ej, Witek, masz dwie jagody? Powiedz, że masz. Dwie co? Jagody? Jagódki. Nie mam, ale może być w którejś ze skrzynek. Wszystkie sprawdziłem, jest dupa. A, ale w czarnym lesie są. Dobra, 18 mięcha muszę przerobić jeszcze, żeby był zapas tego. Będziemy mieli z 40 żarcia. To więcej tych rusztów dawaj. Bo ja też nie, mam 3 mięsa. Chyba dwa... Ja mam 16 plus 3. O, ale daszek dojebałeś. Ładnie. No nie, no nie, fajnie, fajnie. Serio? Wygląda no? Gówno. Nie, ładnie, mi się podoba. Nie no, ładnie jest. Nie wiem. O kurwa. Nie. Paliłeś! I ognisko się skończyło. Ognisko się zajebało. Masz na ognicho? Nie. A co trzeba mieć? Kamień i drewno. Tamo się rozjebało? No samo. Oj! Dobra, tu kurwa kampie. Dobra, już mam 13 mięcha. A usłyszysz syk, nie musisz być nawet przy tym, wiesz? A kiedy ten dżemor się zrobi? Już go mam w plecaku. A, nie ma więcej. Mam 4 tylko, no i 2 jagód brakuje. Ogólnie to jest recka dość prosta. Donate wygenerowany automatycznie. Będę pilnował tego mięsa. Ty, walnę kamień i zrobię ruszty na zewnątrz, tak z 3 może, co? Dobra. A te w środku jak usuniemy. Jak coś to pilnuje tego mięsa, ale będzie padał deszcz, nie? No, zrobię daszek, spokojnie, wszystko będzie. Wszystko będzie, tylko kamoli nie mamy. Zwykłych takich, a potrzeba. Tam gdzieś tam. Mamy. Oj, przeciążenie. Przeciążenie. Nie ma przeciążenia, dobra. Robię takie dojebane ruszty. Będzie ich 5. Jeden. O kurwa. Jakie cyce? Jakieś czytanie czatu? Czytam cały czas. Praca, praca, praca. Dobra, drugi. Trzeci. 4 czy 3? Nie no, chyba potrzeba aż tyle, Witek? To 3 będą. Bo ja już przerobiłem, jeszcze 8 mi zostało. Czyli nie, dwie no, tury. Walnę 4, a co? 4. Bogatemu zabronię. I ruszty. Dobra. I ścianki. Drewniana ściana.
Czekaj, a podłoga? A sufit? Drewniany sufit? Dach? Dobra, mam mięso przerobione. Kurde, nie ma takiego płaskiego dachu? Jest. Chyba. Takiego z drewna. Mowy słyszę. To się zabije. Oj, witeczku, jest dobrze. Ty to nie ma. Dobra, to zrobimy partyzantkę taką. To zrobimy. Tak. Oj. Ej, coś trzeba tutaj zmienić, bo mamy kociołek, ale mam tylko jeden przepis. To jest niemożliwe. Też mi trzeba się wydaje, znaleźć jakąś wiedźmę, która nam da więcej przepisów. Ona pewnie w domku jakimś siedzi, wiedźma taka. I ona będzie miała więcej przepisów dla nas. Co ty kurwa robisz? Spokojnie, pa, jakie daszki zrobię. To tarcza dla łuku chyba jest. Nie, nie. A, mądre. Wygląda jak toj. No, trochę. Albo jak przystanek autobusowy na wsi, kurwa. Albo dla trenerów trybuna w okręgówce. Nie, no ładnie wygląda, pa. Takie dobry koksowniki. Koksownik. Czekaj, chodź, to ci dam więc trochę mięsa, co? Czekaj, drewno trzeba wszędzie dołożyć. Masz 10 tutaj, podnieś. Dobra, już mam dużo. Ja już mam teraz ponad 20 mięcha. O, królewski dżem, dziękuję. Ej, to weź się daj, oddaj mi dwa, dobra? Bo... no bo ci dałem. Z shiftem robisz to, jak co. Dobra. Masz drewno, żeby dać dam, paliwo wszędzie? Gites. Chyba się usmażył już. Ja to zbieram, czemu? Całe mięcho już wywaliłeś? Nie, ale to ile masz mięcha? Ja mam 20 usmażonego i już 0 gotowego. Ja mam 14 plus 3. To mam 17. No to git jest. To co, chodźmy spać i lecimy kurwa na Szczecin. Zobaczę, czy się nasionka da tu posadzić. Nie da się. No to wywalam to w pizdu. To wywalę. Ale z syfu mam. Zrobiłem dodatkowe to jak chcesz. Pali ci się? Co się pali? Nic nie pali. Ty, niszczymy te ognicha w środku? Czy zostawiamy? Możemy, no, możemy. To niszczę to w pizdu. Dobra, ja gotowy jak chcesz. Tylko chodźmy spać. O kurwa, mięso! Tylko tu trzeba pochodnie postawić. Żywicy. Mamy żywicy coś? Powinniśmy mieć chyba. Kurwa, spaliło się na wiórę. Ciemno jak... Co? Wszystkie? Całe? Wszystkie staki? Ja pierdolę. Co ty opowiadasz? O, zjarało się. To chujnia. 18 strzał. Ile sobie zrobię? Nie podoba mi się, że tu tak ciemno jest. Jakiś niepokój odczuwam. Na górze masz jasno? Masz jasno. Dobra, to jest git. To co, spanko? Już jest rano. Nie jest rano. Łóżko musi być w pobliżu ognia, nie wyśpimy się, by the way. A nie wiem, po co jest to trofeum szarfa. Jeszcze mam wrażenie, że tego nie odkryliśmy. Co? Nie ma ogniska, musimy mieć ognisko w domu. Tak? Żeby móc spać? No. Mamy pochodnie. Aż 5 kamieni?
Mam. Weź postaw ognisko w domu. No nie. Musimy mieć ognisko na chacie, bo inaczej dupa. Nie mam drewna. No to masz drewno, masz. Dobra. No i gitara. Kurde, a mam zapieprz w ekwipunku. Jaki progres? Na razie duże ruszty zrobiliśmy, mięcho przygotowaliśmy. Dobra, dawaj, śpimy, idziemy na dunki i na ten. I znajdźmy bagno. To na dół idziemy, dobra. Idę spanko. W piątek masz urodziny 32, czy możesz liczyć na pozdrowienia? To już cię z góry pozdrowię, pozdro. Nie, o wszystko najlepszego, Globetrotter. Dobra. Dobra, to co? Wszystko mamy chyba. Ale żarcia jest. Mam 27 żarcia. To co? Idziemy? Ale ty się hilni. Żarcie weźmy i się hilnimy. To? Ej, a gdzie łuk się naprawia, Witek? Pewnie to. W tym. Warsztat. To warsztat. Nie, w tym. W kuźni chyba. Nie, łuk jest z warsztatu. A też muszę naprawić. Czy interesujesz piłką nożną, czy nie? Nie, w ogóle szczerze. Bo ten... A, okej. Okay. Haaland w City będzie chyba, ta? Haaland tak kojarzę, bo spaczek. Ten leaker powiedział. Polikuje, że... Że już w City będzie. Dobra, naprawione. To czas mi Liquid Dose leci przecież. Ej, mam 100 HP, Witek, jest broken jesteśmy. No, 100 HP i dużo kondycji mamy z żarcia w końcu. No kurwa, w końcu. Ale potrzebujemy w sumie jeszcze mięcho dzika. Bo wtedy mamy dwa różne mięsa. 100 HP, no. 100 HP i 100 kondycji. Masz, chcesz? Nie, już wziąłem jeden kawałek, miałem. A no, dobra, mam dwa. Dobra, łuk się naprawia tu, jak co, w dobra, tym warsztacie. Dobra, let's go, mam lecimy. Naprawione. F-kę odpalam i jazda, na sam dobra, dół. Dobra, to gdzie? Na sam dół. Nie dostałem. Para poważnie? Dobra, to chuj, odpal. A, dostałem. A, okej. Okay. 100 lat. Nie zaśpiałem ci całego, bo nie umiem ładnie śpiewać. Nie żyje nam. To jest to najlepszego, Globetrotter. To pewnie nie 32, ale no. Jeszcze my jesteśmy jeszcze głuptasami, bo dobrze byłoby, jakbyśmy mieli jeszcze pochodnie. Bo wtedy biegniesz pochodnią i te zjeby nas nie biją. Znaczy i tak nas nie biją, bo nas nie dogonią, ale... Kurde, ile biec można! Na takiej kondycji. Pochodnia jedną żywicę potrzebuje. Nie mam przy sobie. No to chuj. Dobra, zabiłem tego jednego skurwola. Jak będziesz żywicę. Dzika albo jelonka widział, to od razu. Dobra, mam. Jak coś, to mam pochodnię jedną. Jest... Coś dobra, tu... zabijamy jelenie, git. Z łukiem od razu w łapie biegnij. Nie stracimy dużo czasu, a... Dziki, jelonki. Pingwinek był? No taki dźwięk zrobił jak pingwinek. Uhuhu. Szarzełek. Na dwa ciosy. Dokupuj bitcoina. Madr tu, doradca inwestycyjny. Kurwa, doradca inwestycyjny? No. Oczywiście dokupiłem no i mam posądzony. Twoje dane. Mam już twoje dane, kolego. Słuchaj, ja dokupiłem i popłynąłem. No to ładnie, Madr tu. Już masz na sumieniu jednego. No, by się dał nabrać. No. Żart jak nie wiem. Ej, gucie tutaj tych szarów, chuj. Nie, bać się szarły. Mnie buła wyzywał 4 dni temu, jak mówiłem, że będzie spadać. Ponoć wyzywałeś widza. Jak u ciebie jest taki ziomek, nie wiem czy ty kojarzysz, Lustein, coś takiego? Lusatian. No. Przepraszam. No to on mówi, że będzie Bitcoin ETH, nie, ETH będzie po dolarze i że... i śmieje się ze mnie. No. Kto wie, nikt tego nie wie, może być. Jak to się stanie, to ja już kurwa w nic nie wierzę.
Było takie zdjęcie, o, byliśmy w tym domku? Byliśmy. Było takie zdjęcie chłopa, jak przed wielkim wyświetlaczem, wiele, wiele lat temu, nie wiem ile dokładnie, mówił, że ale jaja, co się dzieje? Bitcoin przekroczył właśnie $100. Że to jest wielki krok. No, to było bardzo dawno. No. Kurde, jak Bitcoin był po $100 i ktoś się obkupił. Jasny gwint. Jasny kuta sinio. To wiesz, pytanie, na jakim pułapie sprzedali ci ludzie, bo potem wiesz, no ta, ludzie pokupowali no wiadomo, po grosze to... i potem mówią tak, ja pierdolę, 100, nie? Sprzedaję wszystko. To się tak łatwo z perspektywy czasu patrzy. Oczywiście, najlepszy przykład mój. Jak była pandemia, to kupiłem taką spółkę Mercator, co robiła, wyrabiała różne rzeczy typu maseczki, rękawiczki, no medyczne, no medyczne rzeczy. Słuchaj, ja to kupiłem za 12 czy 13 zł, no wtedy to było parę tysięcy złotych, to kupiłem, mówię, chuj wierzę. Sprzedałem to po 19, myślałem, że Pana Boga za nogi złapałem. Kurwa, 400-600 zł to było potem. Oj, oj, oj. Ja pierdolę. No. Tak. Ktoś to wiedział, kto to wiedział. Panie, gdybym ja wiedział, to bym trzymał więcej. Z perspektywy czasu jakoś... łatwo. Idę w lewo bardziej. Właśnie nie wiem, ty jakoś dziwnie poszedłeś. Znaczy się w sumie tu jest dunk, w którym nie byliśmy, moglibyśmy skoczyć, wiesz, no tu gdzie na szybko, jestem. No pewnie. To nadchodzę. Nie no, z takim HP i z taką kondycją to powinniśmy nie przelecieć no, kurwa, przez tego dunga. No przelecimy jak najgorszy, najtańszy burdel w Niemczech. Lecimy, kurwa. A potem się leczyć będziemy. Dobra, jestem witek. W środku, nie byliśmy tu. Ja idę starczą. Dobrze, oj, dobrze, wygląda w chuj. Wygląda na taki poziomowy. No, duży. Maślaczki podnoś. Spawner czy duch? Duch chyba. Nie no, to idziemy. Kurwa. Przecinak. O lag. Ty! Kurwa, boss nowy. Czy nie? Myślisz? A nie... Ej, mamy! Starzec. Kulki. Tak? Dwa czerwone były? No. Dobrze, to już na portal jest. O, starzec. A to, patrz, dobrze wiedzieć. Kurde, ja zmieniłem ten portal na dwójkę? Potem? Mam nadzieję, zmieniłeś, że tak. Zmieniłeś, tak, bo zmieniłeś. Jak tak, bo zmieniłem, to spoko. Zmieniłeś. Ja nie mam miejsca, masz miejsce? Na co? Na monety z... A nie jebać to, Witek? Bursztyny? Nie wiem, po co to jest. Może się okaże, wiesz, przydatne potem. O kurwa! Taki w dół. No. Idziesz? Pa, w dół prowadzi. A, tu nic nie ma. Już myślałem. Podniosłeś te monety i bursztyny? Nie, jebać to. Nie, no podnieśmy to. Jak dla mnie... No, no to dobra, musi po coś być w grze. No wezmę, no wezmę. Tylko ja nie mam po prostu miejsca. No dobra, dobra, wezmę oczywiście, no. I jagódki też zbieraj, jak coś pod tym drzewem. Chodź tutaj, lecim, kurwa. Otwieram następne sezamie. A tam były jeszcze, nie odwiedziliśmy wszystkiego. Bum, kurwo, gleba. Witek, jak przecinak, masakrujemy. No, ładnie jest. Raz, dwa... I one nic nie biją, mam 90 HP praktycznie cały czas. 4 na 4, ale to akurat... Maślaczki, a że z maślaczków nie ma żadnej recepty? Dziwna. Może są tylko. O, dobra. Nic tu nie ma? Nic. Ej, wiesz co jeszcze z tych dungów jest fajne? No. Że lecą pióra. Tak, to jest dobre. Zgadza się. Ja już mam 9 piór zebranych. Nie tutaj w ogóle. Wszystko już, nie ma tu nic. To był mały. Dobra, to teraz drugi ten. Nie no, już wychodzimy. Jak? Jeszcze jedno wejście. Które? Gdzie? A nie to? Byliśmy tam. Nie. Ty, to są rzeczy do podniesienia, kostka. No i git, dobra, to już tyle. Full. No. Czy ujebaliśmy już starca? Tak, tak, zabiliśmy. Upierdolony leży cały, już, nie żyje. Dobra, w dół czy tutaj na skos, o, jagódki? Oj, zbieraj. To jest 1-1 ratio? Wolę Witek tu bardziej, tu, czekaj, o, tu. Dobra. Bo wiesz o co chodzi, tam są te...
ten kurwa dół. Mieć. Ale nie ja potrzebujemy. Nawet do mnie nie mów, Sony, co nie. Ja już mam PTSD, kurwa, jak widzę mieć. A ile kopali? Nie wiem, no półtorej godziny kopaliśmy. I jeszcze z godzinę zajęło, żeby ten o, wózek góry, wytachać. To chyba są góry, powiem ci, więc nie tu. Nie tutaj? No, nie wydaje mi się. O, jagódki, super. Chodźcie do taty. I można by te jagody zasadzić za domem u nas może. Nie, to nie są mokradła. Może chodźmy w dół. Marzniesz, nie, uciekamy. Tego. Co, Dunga? Ej, jest Dung chyba. Nie, nieważne. Uciekamy stąd, bo tu nie możemy. Musimy iść w dół. W takim razie, to są góry. To znaczy, że nie możemy, Witek. No, marzniemy. Nie mamy cały czas ubrania. Jakąś, nie wiem, płachtę będziemy potrzebowali, czy coś. Może ogień. A co, myślisz, że nie tutaj w ogóle? Zero, nul? Chodźmy w górę. No. Jest film gościa, który opowiada, żeby kupić bitcoina pod larza, a teraz chłop wrzuca zdjęcia z jachtów i super samochodów. Wiem, znam go. Znaczy się kojarzę z tego. Znać to nie znam. Znam ten filmiko. W dół, bo tam są góry, nie możemy. Maślaczek. To był czarnoskóry mężczyzna chyba, nie? Z tego co kojarzę, chyba że o dwóch różnych mówimy. Tak? Okej. Okay. Idziesz w dół? Biją mnie! Nie no, chodź z tych gór, nie ma co. Chodź, razem się będziemy trzymać. Oset znaleziono. To wyrzucę. A czemu tam na dół idziesz aż? No bo tam na dół nie są mokradła. Dobra. Tam na full na dole, dlatego bo tam są góry, gdzie ty jesteś. Był też chłop, który rzekomo popełnił potem samobójstwo w więzieniu. Ten, jak on się nazywał? McCaffey? No ten od antywirusa. No. Powiedział, że jak Bitcoin nie przekroczy jakiegoś tam progu, to zje swoje jądra na wizji. No. Kurwa, i nie przekroczyło tego. Jest Dunga mam! Idę. Ale go chroni ten. Golem. Potrzebuję pomocy z trollem. I zjadł? Nie zjadł. Idę. Ale troll nie ma co, to tylko jest strata i żarcia. Ale on goni mnie. No to zgubi agro, po prostu biegnij w dół i tyle. Chyba, że do Dunga chcesz tego. Ale się ciebie nudziasz? Zgadza się, jestem już stary i nudny. Gram w gry. Niedobrze. Idę. Zablokowany jestem, nie żyję. Jak nie żyjesz? Zablokowałem się, stary. Ten troll cię zajebał? Kurwa mać, no. To ja czekam, zabiję go. Jelonek. Nie ma jelonka, rozlał się. Ale zjebałem to. Jak dużo się traci przy deskach? Nie wiem, szczerze. Nie wiem. A ty się tam zgubiłeś, bo ja zacząłem iść dalej, a ty tam zostałeś. No bo biłem oby i kurwa... A po co to bijesz, zamiast biec po prostu bo prosto? Bo byłem ciekawy. A, no dobra. Przedmiot pod piątką to jest klucz na mokradła. Musimy pierw mokradła znaleźć. Czyli przewidzieli, że ktoś znajdzie mokradła, zanim zabije bossa, żeby tam nie wszedł czasem. Ja chyba tu jestem. Zamknę sobie okno, bo strasznie pizga. O, jestem przy twoich zwłokach, jak coś. Pilnuj, żeby trole nie rozkładły giru. Nie, to wszystko jest tak jakby w bugu, w tym pomniku twoim. Tak? Żeby jakiś widz nie ukradł się zalogował. Obok Dunga jesteś, tak? No. I troll jest. Czy jest sens go bić? W ogóle nie ma sensu nawet arrowów marnować na to. A dałeś wodę na publiczne, czy nie? Mi się ta opcja przestawia. Za każdym razem, jak ja dam, żeby były publiczne... Muszę to klikać, wiesz tak, co? Tak. I to nie działa, tam muszę jest, klikać manualnie. No, nie wiem, co jest, im zrobili. Wykrywa muzykę i chuj. I zamknęli to.
A ja, ty, ja nie wiem, czasami taką muzykę wykrywa, że się szczo, z jakiejś gry coś. No tak, o, tak. Ostatnio z Herosów soundtracka wykryłam. Kurwa, no dobra, nie? No, to, nie, nie... to nie chodzi o zapierdol, tylko dla was to jest gorsze, bo czasami ktoś przychodzi na streama i nawet nie chce na żywo oglądać, nawet tylko sobie zobaczyć, ma... co jest wcześniej. No i nie ma woda na żywo też, tak jak no tak, ja tak. I nie da się go opublikować, to jest najgorsze. Ja próbowałem parę razy opublikować... Nie da się, no. Dopiero woda, jak skończysz streama. Leci, no. Tak, jak skończysz streama. A to jest chujnia, bo ja też czasami chcę sobie zobaczyć jakiś moment, nie, u kogoś, a nie da się. Tutaj dunk jakiś jest jeszcze jeden. Tutaj spinguje, tutaj był dunk, nie wiem czy widzisz. Nie, nie ma co cofać, już mamy tych kostek. Mamy, ja mam dwie, ty masz chyba też dwie, te czerwone. Więc już mamy na dwa portale. Kurwa mać. Ten las nie jest dobry dla mnie. Mam 20 życia i tu strasznie dużo mobów biega. Ja mogę podnieść twoje ciało? Ty, mogę, ale nie zrobię tego. Nie, nie rób tego lepiej chyba. No. Nie budujecie nowego domku, żeby mieć zapis gierki? Nie. Raczej nie. A, bo ta kurde, konferencja teraz jest, ta? No jest, ludzie jest. Wszyscy oglądają. Kurde, zjadłbym coś, ale nie mam co. Może coś no zamówię? Zamów sobie, no zamów. Tylko nawet nie wiem... Jest ten mob tam troll, czy nie? Jest, jest, ale on jest daleko, nie przyciele. Bo ja zobaczę, jak idę na mapie, znowu. Nie? Znowu. Co jest? Coś mi się odpaliło na Twitchu. Pizzy nie chcę, burgera nie chcę. Nie wiem, no, nie wiem co chcę. No. Azjatyckie coś? Jakąś sałatkę bym zjadł, szczerze. Taką do nabufowaną sałatką. Sałatkę. Z jakimś kurakiem. Nie wiem. Ja bym coś bym zamówił. Rollono z Zahira bym zamówił, ale... Nie jest to takie proste. Co to za nutka, kojarzysz? Kojarzę, ale nie wiem skąd. O kurwa, ile tu... Uważaj! Ile tego ty jest! Szarzył z gwiazdkami. Zakładam! Pomóż, pomóż, bo trochę tego jest. Już, ci kurwa są itemy. Już, już kurwa ci pomagam, Witeczku. Chodź tu, kurwo. Dobra, ostatni został. Wpierdalamy ty, się. Na ile hitów go tu zniszczyłeś? Wpierdalamy się, co? Ta. To tylko jasne. Żarcie trzeba chyba, a chociaż... O nie, dobra, dobra, to wejdźmy. To Biagra, no. Tylko, że, chyba, że to będzie siedlisko trolla. Nie, Kurahany. Kurahany, no. Ty byliśmy tu, tu są drzwi pootwierane. O, czy żartujesz? Dobra, idziemy stąd. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. I na dół. Kadetem. No idę tam, gdzie ty. Tylko musimy znaleźć też miejsce, gdzie portal postawić, bo już mamy na portal. No to zajebiście, stary, wiesz jak to nam ułatwi? No opór ja łatwiej, tylko tam w mokradłach bym dopiero to postawił. Dobra. Czy Ta zrobiliś portal w domu? Tak, dwójeczka jest w domu. Ja pierdolę, ona mnie wkurwia, ta la luna. W sumie chyba w takich galach chodzi o, na się konferencjach chodzi o to, żeby jakiekolwiek emocje były, nieważne czy pozytywne, czy negatywne. No wkurw też jest dobry, przynajmniej pod względem oglądalności. Może, ale ona to już w ogóle jest naprawdę... To jest śnieg, Gucio! Góry? To zupełnie, ale no... nie, to w dół, bo to idziemy przy krawędzi. Okej. Okay. Dzięki, respek. Repsek... Jak? Reps... Repspesek, o. Ciekaw jestem, co w tych górach, tam na bank będą jakieś bawoły, Gucio. Albo jakieś inne takie, ej, kurwa, niedźwiedź na pewno, polarny. No, o, niedźwiedź polarny, to no, jakie, takie miśki. No, i go 50 tak... HP, 50 kondycji, żarć. O. Kurde, już mam... Żart się kończy. Zjadłeś na nowo? Jak to? Ja mam 13 przy sobie. Ale nie, chodzi o aktualny timer.
Mam, no mam dużo w sumie. A masz to z dzika? Mam z dzika. Możesz mi dać jedno z dzika? Mam, no, no to czekaj. Z shiftem i okej. Okay. Dam ci dwa. Dobra. To sobie odnawiam to. 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 Dobra. Coś tu jest. O. Zielone. O! Jelonek! Ale jeszcze nie dosz... jeszcze nie doszliśmy tam, gdzie byliśmy w ogóle. W ogóle noc jest. Fajnie byłoby portal postawić. Wrócić, co nie? Wrócić, przespać. I postawić... Ile masz czerwonych kostek? Ważne. Jedną. O kurwa. To nie stać nas na dwa portale. A potrzebujemy dwóch. Omin szarzłaki, bo tu jest respawn point. Kurwa. Kurde, nocą... Nie, nie ma co bić tego, po prostu skip i biegniemy na mokradła. Bo jest noc. Tego będzie... dużo. One już mnie gonią. Cześć, że dzisiaj dropnąłem 79 zł z darmowej skrzynki na Kidropie? To się cieszę, widzu, że siadło. O, jelonek. Znasz tego traina pewnie, co? No znam, pewnie, że znam. Don't not gamble. 12 godzin typek, minus 5 kaka, ja pierdolę. Minus 5 milionów dolarów, Boże święty. Ja sobie tak gadam, kurwa, typ jednym spinem obraca pensję Polaka, nad więcej. Jednym co, 5 spinem. Milionów dolarów pensja Polaka? Chciałbym mieć nie, taką 1500, pensję. 1500 dolarów w sensie, na miesiąc dobra, spina dobra, kręci. Myślałem, że ten... Przecież to jest kurwa teraz 4 plus 2, no 6000 zł. No, jeden spin, jeden który spin. Trwa tak sekundę. 0,25 kurwa. No. Ale no chuj no. Tak się to żyje. To są jego pieniądze. I ale myślę, że wszyscy tak myślą, ej, jak patrzą na to. Kurwa, on za spina kręci tyle, co ja w miesiąc zarabiam. No możemy, dziki, jelonki. Tak często typy piszą tam, nie? U niego, że... O, dude, give me... Najgorzej. Ziemki tak piszą tak. Jeden spin zmieniłby całe moje życie, ziemek, tak, nie? Ty, coś się tam na czerwono oczy świecą. Kiedy te mokradła będą? Już na łąkach jesteśmy, nie w czarnym lesie. Hej, witeczku. Wczoraj co widziałem, to? Że mój tata ma również poważnie przygniecione włosy. Witek, od wydaje mi się, że to nie jest tutaj. Nawet nie wiedziałem, to tu, dobrze. Że nosi słuchawki. Myślisz? W każdym razie poszedł do lekarza i polecili mu tak zwany przeszczep włosów. Nie. Może u ciebie też by pomogło z słuchawkami. Nie. No mówiłem ci, że tu nic nie ma. Nie no, widz mi pisze, żebym sobie przeszczep zrobił włosów. A głupoty gada. Tu już niedaleko bagna są, czuję ich zapach. Myślisz? No dobra. Mokradła, no. Ty, to nie już tu chyba. Tu są jakieś rzeczka. W sumie może to być, no. Ja czekam na nowe stwory, nowe moby do zabijania te. Na podmie... O, kurwa, co to? Pa, ho. Widzisz to? No. Starzec. Co, czekaj, nie bij. Co Bikto to było? Ja pierdolę. Tu są mokradła, na pewno tu są mokradła. Nowe no rzeczy. Muszą być, muszą i wyobraź być. Sobie, że się wyjebiesz tu. Zobacz, gdzie jest nasza chata. Ja pierdol. Wiesz, co jest najgorsze? Ej, możemy się potrzebujemy, nie rozdzielać, bo ja się boję troszkę. Potrzebujemy jednej kostki czerwonej. Jednej. Bo nie możemy portalu stworzyć. A jak? Przecież zmieniłeś do domu. No tak, ale chodzi o to, żeby były dwa. Wiesz, żeby stworzyć jeszcze jeden... żeby tam on nas sprowadził. O! Są mokradła. Stawiać portal tu? Na starcie? No, mi się dać tak. Tylko to, ej! Obudujmy go. Ej! Draugri. Nowe moby! Widzę. Draugur! Bije go! Kurwa! Ty, widzisz ten szlam, co tam leci? Jakiś slime w TV. Ej, łap wszystkie te rzeczy. Żebyś się nie wyjebał, uważaj. Wielki szlam. Czekaj. Trzeba uniknąć i go kasować. Kurwa, jakie tanki! Czekaj. Niech... To kurwa wygląda jak jakaś... Bije go! Witek! O kurwa! Oj, obsrał mnie. Oj, mnie też. Łukiem. Oj, zdodżował. Pół HP straciłem z tego jednego tego. Ej, Witek, ja portal, kurwa. Weźmy, zgabimy go łukiem i portal tworzymy od razu. Strzelaj łukiem. Nie żyję. Zaspadnę! Kurwa! No. Ej! Umarłem po prostu, stary.
Czekaj, uciekam portal, tak, ale jest ciężko. Ja pierdolę! Co to kurwa takie też mocne się jest, Guciu? Ciężko będzie na tej lokacji. Uciekaj, kurwa, i portal, Witek, błagam. Ale gonią mnie moby, nie jest łatwo. Masz tą zapalarę, jak ci gonią te. Dwa zwykłe szkielety powinienem pokonać. Dobra, stawiam portal. Nie, szlam cały czas ma agro na mnie. A szlam to zniszczy ten portal. Tylko wiesz, żeby portal postawić, to ja muszę tu setupować pierw ognicho, schodki, obudowanie. No nie, no tego jest tu w chuj. Ty, Lortal, jak podniesiesz portal, no, to musisz mi z bomby pomóc tu, bo zniszczą TPK i koniec. Ja nie mam drewna. Nie mam szlachetnego drewna, ty miałeś. No, u mnie w ciele jest. Muszę pościnać rzeczy. Jasny kuta, zajeb tego, a nie, bo biegnie do szlam. Szlam. Ile on ma HP? Witek, dobra, dobiję szlama. Ogólnie jak ja... Witek, uważaj, błagam cię, będziemy łazić w chuj. Ja nie wiem, czy zauważyłeś, ale te łuki mu nic nie robią. 12 zipsa mu robimy. Mało, on jest tanki po prostu. Może się podpali? O, podpalił się Gites. Ej, smart. Nie! Kurwa, koniec. Dartujesz, kurwa! O, nie, zobacz na streamie, co się stało, jak zabiłem szlama. O ja pierdolę! No, nie żyjesz. No to kurwa, jest problem, Witek. Jest chuj ciężko teraz. Da się cofnąć save'a? Ej, cofnijmy szybko. Nie, za riski to jest. No weź cofnijmy szybko. Za 30 sekund jest save. Weź kurwa cofnijmy. Nie ma co. Ja pierdolę, mówię ci, cofnijmy. Wyjdź, dać wyjść? Nie wiem, no nie, dobra chuj, bo widzowie się wkurwią pewnie. O. Dawaj, biegniemy razem. Ale to czekaj, to weź, wyśpijmy się, chyba nie znikają itemy, nie? Nie znikną. O kurwa, ile no biegania. Przy... O, mi skliknąłem. I ja pierdolę. No, ale może się czas... Może nie minie czas. Spokojnie. Ej, ale Witek... Nie minął, dawaj, biegniemy od razu. Jak to znaczy nie minął czas? No, mam umkę cały czas, ty też masz chyba. No mam. O kurwa, jak daleko. Czekaj, sprawdzę, czy portal jest pod dwójką zapisany, bo potem będzie przypał. Nie, jak coś to nie działa, mam 100 staminy, 50 staminy tylko. Jezus Maria. Trzeba było portal stawiać wcześniej, zanim się zaczęliśmy bić, ale nie widzimy, że aż tak ciężko będzie. No ej. Ej, ale dobra, czyli ten mob truje i on kurwa no truje, nie? Będzie trzeba coś zrobić na to. Są jakieś ciuchy antytrucizna? Albo antidotum jakieś, ty Witek. Tachityna to nie można antidotum? Nie wiem, ale jak myślę, ile mam biec, to mi niedobrze. Bo grid pod portal poleciał. Będzie fajnie, Witek, kurwa, pobiegamy sobie, kurwa, fajnie, damy radę, no. Szlachetne drewno ty miałeś przy sobie? Miałeś chyba na portal, nie? Miałem chyba, no. Musimy... No, drewna nie wziąłem, żeby obudować to, ten portal. Dobra, to mamy w środku. Sobie. Tylko te moby były słabe, ci bandyci byli chujowi, ale... No te szlamy były najgorsze, ale ten szlam był, to był chyba taki troll tamtego biomu, wiesz? Myślisz? No może. No. I z niego coś będzie dobrego można stworzyć na pewno, z lutu, z tego. I musimy więcej skrzynek ogarnąć w domu. Pod domkiem postawiłem trochę. Patrz, już czarny las. W sumie już przegibiliśmy połowę prawie. Nie no, szczerze nie spodziewałem się, że upadniemy w ogóle. Przecież byliśmy full nabufowani żarciem. Ej, my tam umarliśmy tam. Jak na ty sam upadłeś? Końcu? No mnie też szlam, pasywka mnie zabiła. A, no to mnie też. Bo z tego dużego szlama się zrobiły dwa małe. I oba truły.
O. Wilcie mnie pyta, czy dostaniesz coś z tych 45 milionów dolarów. On będzie wiedział, o co chodzi, ponoć. A, to Zaorski, tak? Czy to? Nie wiem. Znasz pewnie ziomka tego. No znam, Zaorski. Znam. No to on tam od na live wszystko robił i 40 baniek zrobił. Na shortowaniu krypto teraz. O kurde. Ponad, nie no, więcej na chyba, 13 milionów dolarów? Będziemy, Witek, mi się wydaje, że te mikstury będziemy musieli jakieś ogarnąć. Kociołek mamy. Chyba idę w złą stronę. Nie, troll jest, Witek, uważaj, troll jest tutaj. On napisał, że chodzi mi o to, że Misfit slota sprzedaje. Napisał a, to tak. Nic nie wiem o tym. O tym nie wiem, zielonego pojęcia nie mam. Coś odjebałem. Wracać. Trochę za bardzo w prawo. Uj, szarzełów mnie bije. Ucieknę. Już blisko jesteśmy gość. Ogólnie z tego co wiem, jest taka plotka, że doleca 12 teamów od przyszłego roku. Będzie dodane dwa sloty. Mówi się o K-Corp i Koi, albo Barcelona. Kurde, Barcelona chyba kaskę by miała na takie zabawy. Ale te Koi też, bo tam ten Piqué, nie, jest i jeszcze, tam paru jeszcze inwestorów. Chciałby Shakira, ale przez to jego laska. Żona, no. Ale to jest niepotwierdzone oczywiście, tylko plotki, ploteczki. Messi w lesie będzie grał? O. Messi jest w Paris Saint-Germain. Dobra, już jesteśmy blisko. Portal, zanim noc nastanie. Imo trzeba już to zrobić, Witek. No tylko ciała podniosę. Tylko moje ciało jest obok szlamów. Więc... Moje też. Nie no, moje może nie. Jakoś wolniej biegniesz chyba niż ja. Bo ja troluję puffing strasznie. Nie, dziki. 5 minut biegliśmy. I wyobraź sobie, że nie mamy tej pasywki, by the way. To jest niemożliwe. Albo już za każdym razem tak musimy biec, jak chcemy się tam dostać bez portalu. Dobra, ja jestem przy ciele. Prawie. Ale tu jelonków jest. Trzeba je wszystkie pokasować szybko. Dobra, widzę moje ognisko. No i są szlamy. Dobra, widzę swój portal. O kurwa mać. Czaszka to jest nasza deska, nie? Dobra, uciekam. Tak, tak, szlamy mnie gonią już. Jak to zrobić, żebym ja sobie to podniósł? Tu stawiamy portal? O ja pierdolę, ja nie wiem czy dam radę, Witek. Dobra, czekaj, mnie nic nie atakuje, ja się ubieram. O nie, szlam! Uważaj, tam są, bierz i uciekaj. Bez ciebie nie dam rady chyba, wiesz? What na flegma, to nie szlam. Ej, luruję je do ciebie ogólnie. Słyszę się. Ja drewienko zbieram. Starzą za nami i tu szlamy już blisko są. Ja nie mogę ich przebiec. Wiesz co, może pierw ja portal zrobię i potem ci pomogę. Bo jak się wyjebiemy, to jest katastrofa. Możemy, to czekaj, to biegnę. Wezmę ich na siebie. Ej, co się stanie jak umrę jeszcze raz? Nie wiem, ale nie próbuj. Będą czy nie? Powiedzcie. Nie próbuj. A ty szlamy tu są? To odluruj mnie je ode mnie. Odlurowałem je już od ciebie. Dobra, same się zabiły. Tak? Bo ja chcę jak najbliżej postawić ten portal. Dobra, będą dwie czy nie? Błagam, powiedzcie, bo mam 10 życia, no. Nie chcę stracić ekwipunku.
Dobra, kurwa, dobra, Witek. Stawiam ognisko i portal. Tylko musisz pomóc mi, żeby się nie... ten. Wejdę po ekwipunek swój. Różne. Nie mam szlachetnego drewna, musisz mi dać szlachetne drewno. Chociaż brzuska tu jest. Śluz w ogóle, masz pełen ekwipunek, nie mogę podnieść tego. Co ze śluzu się da robić? Sprawdzałeś? Nie. Cieknąca bomba. Granaty się ze śluzu da robić. Ty Witek, tu jest kurwa dungeon z tego gówna. Spokojnie, pierw portal, zignoruj wszystko, pierw portal. Jeśli to nie WOT, to pokaż chuja, nie pokażę! Nie robi się takich rzeczy. Przynajmniej nie tutaj. Nadciągasz? Bo widzę, że ty tam się... nie wiem, co robisz. Ty kurwa, jakiś wąż jest w tych bagnach. Chodź, chodź portal. Zignorować wszystko. O, o, szlamy, uważaj, nie idź prostą linią do mnie. Potrzebujesz szlachetnego drewna. Gites. 20 masz? Albo 4 chociaż? I od razu zabudowujemy to. Nie mam żadnego. Nie masz? Zaraz mogę mieć. Tu jest brzuska. Brzuskę wciąć. O kurwa, nie. To. Ej, a poczekaj. Przypierdolę to. Mu z tego. Poczekaj, przypierdolę mu. To on cię zatruł. Śluz, cieknąca bomba. Śluz podniosłeś? Jak to, jak długo? Trucizna 6 sekund, 5. Idź do ogniska. Przy ognisku może zniknie szybciej. No, 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 leczymy się przy ognisku, dobra. Ty Witek, nie będzie tak źle. Wzięły nas z zaskoczenia te szlaufy, ale... Dobra, mam szlachetne drewno. Tworzę portal i od razu obudowujemy to. Miły cuchnący, na co to komu? Oj, kurwa, coś czuję, że będzie potrzebny ten szlamik. Różne, portal. Ej, tu jeszcze jest szlam chyba do podniesienia, czy co to jest? Dobra, stoi. Znacznik dwójka powinien się zaktywować. Obudowujemy to. Ściany. O kurwa, to ty? Mis kliknął. Dobra. Dobra. Drewna nie mam już. Ścinam. A czemu ty to takie duże robisz? Nie wiem. Muszę się naprawić w ogóle. Tylko wolałbym, żeby to było budowane, zanim się wytepujemy stąd. Dobra, coś tam mam. Drzwi masz zrobić? No już tylko drewno. Buka ścinam. Buk daje drewno normalnie. Jodełka. Dobra, chyba safe jest, wydaje mi się. A coś... mam nadzieję, że ten szlam tu nie wskoczy, bo one skakają, nie? Dobra, portal działa. To gdzie drzwi chcesz? Gdzie chcesz? Drzwi zrób. Dobra, co tu by wywalić? Śluzu może będziemy potrzebować. Może skrzynkę tu zrobimy jakąś, co? Czy nie potrzeba?
Dobra, idę do domu odnieść rzeczy. Dobrze, to wygląda. Teraz trzeba jeszcze jeden portal znaleźć, żeby do tamtego zataczałać to. Ale nie uważasz, że powinniśmy wejść do tego dunga tam zielonego? Powinniśmy, tam tylko odłóżmy rzeczy, bo tam będzie w chuj nowych rzeczy. No, to prawda, zgadzam się z tobą. Gdzie te skrzynki nowe postawiłeś? Tutaj, tu. Dobra, to tak. To wywalę kompletnie. To... Jagódek rzucam 11. Możesz zrobić z tego dżem. Jadłeś ten dżem w ogóle? Nie, mam cały czas odłożony. Naprawmy się. Nie zrobię czegoś nie mamy, tylko nie wiem czego. Może odłóżmy ten klucz póki co. On zajmuje slota. Nie, bo trzeba będzie odblokować coś tam. Może będzie trzeba wejść, Gucio. Może będzie trzeba wejść, wiesz, czym. Dobra. Wymienny topór, to wyjebałeś, tak, no? Tak. Nie potrzebuję. Przebudowa domu po skończeniu gry? No, może nie trzeba przebudowywać. Odwlekam to, bo... Czuję, że to mały progres daje. Ale mnie dziwi, że skrzynek większych nie można tworzyć. Naprawdę. Tylko, że takie malutkie skrzynki można. A wiesz, że tu są sign. Można stawiać tabliczki, jak w Minecrafcie. Żeby podpisać, że tu mięcho, że tu tamto i tak dalej. Wasz dom jest tragiczny? Ty jesteś tragiczny. Też mięso? Jest piękne. Nie, mam. Dzika chcę. Dzika, jak masz to dzika. Nie mam dzika, nie. Kurde. Powinniśmy iść już teraz, jak najszybciej. To, a może naprawiłeś się? Noc jest, ty. No, może mi się przekimać. Jest ci mokro. Muszę wyschnąć. Przy ognisku szybciej spada. To ja wyschnę? Leczę. Ej, dobra, też się idę odlać. Jak Gucio przyjdzie, to powiedzmy, że jestem za dół. Jest C2, okej. Sra! To nieźle. Sprawdzę tą bombę śluzową. Nie wiem, czemu ją odłożyłem. Bo tego śluzu będziemy mieli sporo, obstawiam. To muszę wziąć ze sobą to. Śluz.
Zgniły i cuchnący. Na co to komu? To są jakieś OP granaty. Śluz, śluz. Bomba śluzowa. To tak się zwało, nie? Tylko gdzie to można zrobić? Tą bombę. Może w kuźni, ale to jakoś się nie godzi. Brązowy miecz na golennicę. Miałem? Byłem? Było? Cieknąca bomba, jest, razy 5. Śluz, żywica z krawki skóry. Wydaje się być syfem totalnym. O. Aż dziwne, że mi komputer nie laguje? Mam super komputer. Dzięki, Sigmar. Kurde, szkoda, do instancji trzeba podejść, żeby na ten tepek wziąć, ogarnąć jedyneczkę. Jednej kostki potrzeba. Ktoś musiał. Jedna czerwona kostka. Przeszukam każdą skrzynkę. Ktoś musiał odłożyć gdzieś ją. Nie ma. Dostałeś SMS-a, zostawiłem przesyłkę pod tym słupem w parku. Spoko, dzięki. Tu? Brak blok do rąbania. Aha. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma nigdzie. Może ja bym strzał nam dorobił? W sumie. Z żywicy. Chyba tak też zrobię. Z żywicy mam sporo. Teraz drewna i ognistych strzał nas stakuje. Chociaż nie wiem, czy warto, bo ta żywica będzie zaraz pewnie do czegoś bardziej useful używana. Twarde drewno. Czy wiemy, w co się pakujemy? Tak, w grę. Drewniane strzały? Jak to, ogniste? A pióra jeszcze, o kur... Gdzie pióra zostały odłożone? Tu dużo piór potrzeba. Dziewięć. Tyle tylko tego? A było, że w chuj ich mamy. 14. Gdzie się? O! 23. Jezu, dużo jest ich. Prawie stak piór. Dobra, robię. Ogniste strzały. Kurwa, Witek, sorry! Spoko. Potrzebujesz ognistych strzał? Bo mam staka całego. Nie mam w ogóle, nie? To 100 rzucam. Porobiłem. Ale trzeba je oszczędzać chyba. Dobra. Mam wszystko. Idziemy? Nie, zjedzmy może i się prześpimy. Nie, spaliśmy, a jest noc. Co jest? Się noc no praktycznie zaczyna. No to co, idziemy? Pierw musimy... Halo, słychać mnie? Pierw no. Musimy się kimnąć, bo jest noc. No dobra. Dziękuję za strzały, Witek. Spoko. Nie mam 2 groszy. Wiem, że nie mam klucza, ale chyba nie potrzebuję klucza tak od razu. Czy nosić go. Dawaj spanko. No chcę, ale jest mi mokro. No to ognicho. Ty podniosłeś te jagody? 12 jagód, co ci rzuciłem? Tak, wsadziłem je do jakiejś dziury. Dobra. Co to jest ork-ork, bo Domin pyta? Ork-ork? Tak, spytasz Pawełka, czy miał ork-ork? Kurwa, szczerze pojęcie nie wiem, o co mu chodzi. Też nie wiem. Dobrego dnia.
Dobra, chyba możemy iść, tylko... No to jazda. Dobra, zjadłem 3 posiłki. Wezmę ten klucz. Masz ten klucz? Idziemy do tego Dunga? Tak. No, no i tam trzeba wejść, Witek. Wyjebiemy się tam. Też tak myślę. Idzie drzwi? O, tu. Naprawiłeś się? Mam nadzieję, że tak. Szarzeły. A. Zniszczmy to, bo zaraz tam rozjebie coś. Dobra, lecimy w dół. Skipujemy moby i bezpośrednio do Dunga? Jezu, ile mam kondychy. Może odpalmy moc, czy nie? Na tego Masz? Dunga. Mam. To odpalaj. Czekaj. Dobra. O! 130 staminy mam. Gdzie ten Dung był? Bo ja go nie widziałem, szczerze. Tutaj, tutaj, przed nami. Ty, jest... Jelej dwa! O kurwa. Nie trafiłem, a ty? Ja dwa razy. Ty nie jesteś ubrany, chyba nie masz peleryny albo czegoś. I tu. A ten Dung był tam, gdzie... Pijawka, uwaga. Tu, tu, tu. Czyli tam, skąd szlam wyszedł? Tak. Tutaj. Co to jest, za... Czyli szlam strzegł wejścia do Dunga. O! Kurwa. O kurwa, zatopione Witek. Lochy. Oj, oj. O, ja pierdolę, nie, ja tam nie tu będą te śluziaki jebane. Z prawej, łucznik. Draugr. Dobra, walimy go, dawaj. O kurwa, dużo bije. Skrzynia, co to? Żelazne odpadki. Jest! Nowy materiał i wysuszona kość. Nie wiem po co to. Kość, na bank, kolejny mob? Wszystko. No jest na mapie. O kurwa, jak daleko. Ej, trzewia, zbieraj to wszystko, Witek. Ty, to nie jest spawner, ten stos ciał? A to? Zabłocone żelazstwo? Ej, tnij to, heal offem. A z tego nie ma maców żadnych, tylko żebyśmy mogli iść dalej. Żelazne odpadki! A to ja mam tego, tylko nie wiem do czego to jest, szczerze. Mam staka prawie tego. Dawaj. Ty, to się da przekopać. To lecimy. Kurde, chyba ciężki dungeon jakiś. Żeby bossa nie było pod koniec. Pływasz? W ściekach? Pływam, ale nie, nic zablokowane jest, czy nie? Czekaj, nie w dwie osoby, jedna musi tam spróbować popłynąć. To weź idź ty. Szambonurek. Nic tu nie ma. O, nic nie ma chyba. Ale to bez sensu, po co byłoby tu wchodzić? Dziwne. No mam nadzieję, że coś fajnego będzie w tym Dungu. Nic nie ma już chyba. O! Co ty? Bo nie mogę, bo chyba za gruby jesteś, no. Oj, o kurwa, kurwa. Czekaj, weźmy łukiem może, co? A mu zajebałeś. O kurwa! Jakiś boss! Nadzorca. To jest tak jak brutal, wydaje mi się. Czekaj, emot nagrywam. Podchodzę. Weź się. Tu nie ma miejsca. Weź się posuń. Czekaj, może wyjebmy to i go. No, nie ma jak za bardzo tam.
Dobrze, zbugował się. I zbugował się bez kitu, co? No, bo ciasno jest w tym dungu. Szlamy, błotna flegma. O kurwa, 20 mi zajebał. O kurwa, zatruje zaraz nas. Ale te strzały lecą. O, jak ja... w palącach będzie ich zabijać. Witek. Musimy mieć palaki dużo. Coś fajnego było? No to ten stack cały był. Trzewia. Nowy materiał. To się przyda. Kopmy to. Myślisz? Jest, to się przyda w chuje. Mi się nie wydaje. Mi się wydaje, że to taki useless loot. Ja jestem za... Masz slota? Spoko, easy. Powyrzucę jakieś rzeczy, co nie potrzeba. Nie dam rady, musisz to podnieść, Witek. A co to? Flota żelazne odpadki. Mam. Gdzie to? To wziąłeś, nie? Nie, to było koszarła. A żelazne odpadki mam już, mam 20. Dobra. Tego. Nie wiem, kopiemy to? Chyba kopiemy. Masz 20? Ja jeszcze miałem dużo. Niecałe 20, mam 18. Tutaj, tu jest, świeci się, pa. Przede mną. Oj, przeciążenie. Kurwa, te żelazne odpadki lepiej, żeby na coś dobrego były. Czekaj, zardzewiał żelazne chlamoty, ale można je przetopić i ponownie wykorzystać. Aha. Czyli jak to przetopimy, to coś z tego będzie można fajnego zrobić, najprawdopodobniej. Bo ja mam trzewia i mam te wysuszone kości. Też to mam. To jedna osoba, chociaż nie, bo tego kilka staków jest, nie? Taki problem. Nie wiem, żywicę wywalę. Ja jestem już przeciążony, ja już nie mogę chodzić. Ty, nie można teleportować tych żelaznych odpadków. O ja pierdolę, z tego się sety robi, Delord, wiesz? No i mo dom budujemy nowy, by the way. Tutaj? No, no ja pierdolę tą, Witek. Przetransportujemy wszystko. W sumie. Tylko dom na bagnach, nie wiem, czy to jest bezpieczna sprawa. No tam wyżej już nie ma bagien. Taki przemyślany dom, co? Dużo skrzynek, całe pomieszczenie na magazyn. Wózkiem ciągnijcie. Ta, przez całą mapę widzicie się zeżygać. Nie no, ja już nie mogę chodzić, Delord. Chyba, że zostawię to i wrócimy po to. To jest ciężkie jak diabeł, to jest materiał do nowego seta. Te żelazne odpadki, bardzo useful są. Co to? Jakiś mam trofeum Draugara. Zostaw, to będzie już skończył. Przywiąż mu usta, jeśli w nocy zacznie szeptać. Kurwa, mać. Ja wyrzuciłem tam cały stack tego. Dobra. Mam nadzieję, że to nie zniknie. Nie no, to może zniknąć, wiesz, tak sobie myślę. Trochę szkoda. Nie zniknie. Według mnie te itemy nie znikają w tej grze. Wiesz co? Walnijmy może to wszystko. Ty podniosłeś te zabłocone... Gdzie są te odpadki? Podniosłeś to? Nie! Ja pierdolę. Leżą w wodzie, one nie znikają, te itemy tu. A gdzie dokładnie? Bo ja te rzuciłem i nie ma. Dobra, mam. Żartuję. Do skrzynki walimy je wszystkie. A, jeden to był tylko. O kurwa. Co jest tak ciężkie? Co tle waży? Aha, tu się wbiło, dobra. Tych żelaznych odpadków będziemy potrzebować dużo, tyle ile miedzi. W chuj. Musimy to kopać i wszystko do skrzynki i robimy tu nowy dom. Dobry pomysł to był. Ale zrobimy już taki fajny. Możemy też zrobić tutaj stację tylko, żeby sobie zrobić itemy. A nie, nie możemy.
Nie no. Żeby te mielerze wszystko robić, to te kostki potrzebujemy. Oj. Kurwa, mi uderzył. Nic mu nie robię. Też nic mu nie robiłem. Miecza. Ja tu można do odciny widzę ich. Na końcu jakiś boss albo skrzynka. Trzeba zbierać te wszystkie odłamki. Warto by chociaż raz przerobić to, żeby wiedzieć co to ten. Ale wiesz co, zrobimy taką bazę, że postawimy skrzynki i popodpisujemy to. Typu będzie, nie wiem, drewno, żelazo, brąz, sztabki i tak dalej. Tych skrzynek naruchamy bardzo dużo. Co to jest? Tu się wydłuda, tu w prawo. Kurde. A mi się kilo zaraz popsuje. Wygląda jak boss tutaj jakiś. A, można statkiem to przewieźć, bez kitu. Tylko tu nie ma wody nigdzie. Witek. Chociaż była. Będzie jakiś boss. Tam boss. Bossa mamy na mapie zaznaczonego. Chociaż... No kurde, kolejny? Wysuszona kość, podnieść. Bursztyn. I bursztyny. Dalej? No już mi się kilo. Mam na dwie skałki może jeszcze. To jest taka podziemna kopalnia. Może to takie kurwa do ustrania śmierci. Nie, na pewno nie. Te skrzynki OP są, bo bardzo dużo leci tego. O, już nie ma dalej. Ale jeszcze to nie całe. O, skrzynia, ty. 12 odłamków i kaski dużo. Przeciążenie. Rastara Kora. Do czego to? Łańcuch. Końca pochodnia możemy zrobić. Oj. Dawaj coś mi, ja mam 25 tego mam. Ja bym proponował to zanieść teraz, Witek. Jakoś. Jest to przyszło? Bardzo zdrowe jedzenie. McDonald's. Bidmaczek. Fryteczki, sosiki, Coca-Colka. No. A jutro na trening. Będzie trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak tam dietka? Dobrze, dobrze. Pomalutku. Co? Dobra, halo, Delord? No? No. Jestem przeciążony. To daj coś. Ja wszystko do skrzynki ładuję. Czekaj, gdzie wyjście jest? Tam? Tam. Ale to jest tak ciężkie, że tego nie uniesiesz. Ja ważę... A nie, uniesiesz. Weź przechwyć to. Rzucę 5 odłamków ci na ziemię. Tu rzuciłem, gdzieś tu leży. Podniosłeś? Nie. To niedobrze. Dobra. I do skrzynki tu ładujemy to. A do której skrzynki, Witek? Tutaj. Zobacz, tu już dwa staki są tego. Chcę wywalić na chwilę. Będzie trzeba to przetopić wszystko. Ty, a poważnie chcesz tą bazę budować tutaj? Znaczy... Będziemy potrzebowali sporo drewna.
Ej, nie mogę przejść tu! Bo jestem przeciążony. Ja wypierdolę to, o! Nie, że jak świnia, tylko kulturalnie. O Boże, ale to jak my stąd to wyniesiemy? Trzeba wózek! Nie. Jak dom już będzie blisko, to łatwo będzie to przenieść. Dwie rundki się zrobi i tyle. Wózka do instancji chyba nie napakujemy. Poza tym tu jest woda. Ty, Delord. No? Dobrze widz napisał. Możemy tym młotkiem odzyskać całe macy i przenieść po prostu bazę, nie? A odzyskamy wszystko? Aha. Że jeden do jednego? Tak. Jadasz, to broken. Idziemy robić to? To będzie większy pierdolnik, szczerze. No ale jak trzeba, to trzeba chyba. No, wypada chyba. No Jezusie. Dobra. Zostawmy te rzeczy. Może wrzućmy do tej skrzynki wszystko, czego na razie nie będziemy używać. I... idziemy przerabiać bazę. Skóra jelenia będzie potrzebna, żarcie będzie, drewno będzie. Dobra, chodź, idziemy. Trzeba to zrobić. Bo my tego nie przeniesiemy wszystkiego tam. Czy przeniesiemy? Ty, a jakbyśmy same piece przenieśli tu? Tak jak mówiłeś? Powinniśmy przenieść to, co potrzebne nam do skraftowania setów. Czyli piece. Nie, nawet nie, nawet niekoniecznie te, węgiel. Ty wiesz, ja nie pamiętam, gdzie to byliśmy. Czaszka. Tam, gdzie czaszka. Jeszcze mam pytanie do ciebie, Witek. Nie idziemy zobaczyć bossa? Jak wygląda? Co nie robi? Nie no, gdzie? Pierw musimy sety skraftić. Zobacz, co te moby z nami robią. Lepsze bronie, wszystko. Znaczy, ja nawet nie wiem, co potrzeba na seta. Niksy. To ogólnie to trzeba zrobić tak, Delord. Wyrównać ten teren motyką. I no tak. A żeby wyrównać teren, potrzebujemy sporo kamieni. Nie możemy jakieś prowizorki odjebać, Gucio. Zajebiemy się tutaj. No, też mi się wydaje, że to trochę potrwa. Ale to co, no, jak prowizorka? Musimy iść, zniszczyć tamte piece, postawić je tu, wybudować tu dach, bo inaczej ten warsztat nie zadziała. Potrzebujemy do tego drewna. Dobra. Kto kamienie zbiera, kto drewno? Skrzynki postawić. Mamy w chuj drewna w domu. Tak? Dobra, idę piece zniszczyć do domu. A kamieni mamy? Szukam. Dobra, niszczyć te piece? Boję się, kurwa. Ty! A, myślałem, że przeteleportowałem. Niszczę te piece w chuj, Delord. Trzy piece niszczę. Jeden. Gdzie macy? Kurwa, a, dobra, już. Już myślałem, się przestraszyłem. Jestem przeciążony. Bursztyny wywalam, trzewia wywalam. Jak dasz radę podnieść, to wystrzałowo by było. Jezu, jakie to będzie ciężkie. Muszę ten zobaczyć, dobra? Czekaj.
Delord jest nieobecny. Tak wyczuwam. A ja nawet tu nie wejdę. Bo nie mogę skoczyć, mam za dużo kamoli. Dobra, prowizorkę robimy. No to jak prowizorka, to prowizorka. Potrzebujemy... Ile mam drewna? Czegoś brakuje, kamienia. Muszę po kamień iść. Tylko żeby się te nie wyjebało. Jeszcze po ciemku. Tu gdzieś były kamole. Delord, ukradłeś? Delord. Ukradł kamienie, o mam. Drzwi się otworzyły. Gdzie piec? Drugi? Jezus. Nie, same piec. Spoko. Co zrobić? Co robisz? Drewna musisz przenieść tu i obudować to. Ja piece stawiam. Ja przenoszę piece nasze. Musisz wziąć drewna z chaty. I to po prostu... Drewna, tak? Tak. I to obudować, to co ja tam... postawiłem. Jezu, dobrze to... Wyobraźcie sobie bez portali. Bo to nie będzie baza tu, nie? Nie no, przydałoby się, żeby to była baza. Nie no, chyba na chwilę, no. W ogóle ja tu powiem ci, że... jest kurwiająca ilość tego... A ty jesteś pewny, że my musimy mieć tyle rzeczy? Te sety? No. Nie wydaje ci się, że my i tak jesteśmy ahead? Nie. Chyba, że my ten brąz to właśnie to, co my mamy teraz, to powinniśmy mieć teraz. Na tego moba, co idziemy. Nie wydaje ci się, że ten pierwszy mob to był taki totalnie łatwy, bez niczego go zajebać można. A ten drugi ale, to mieliśmy ale ten ale w koniec końców i tak będziemy musieli brąz. To mieli. Mieć. Bo nie wydobędziemy na przykład nowych materiałów, jak tego nie będziemy mieli i tak dalej. Dobra, tu dodałem. No to wszystko w sumie, piece tylko wystarczyło, że przeniosłem. Drewna mam sporo, ale... To chodź, poobudowujesz tu. Kamienie... To teraz to żelastwo trzeba. Skrzynkę da radę stworzyć? Żeby stworzyć skrzynkę... Nie, skrzynki tam będę miał. Zaraz wrócę do tego Damga i to przyniosę. Musimy w dwójkę iść i przenieść to, wiesz? Bo ja sam nie dam rady tego zrobić, to jest za ciężkie. Tam z dungeona, z tej skrzynki. Idę po drewno. Kamienie potrzebne? Raczej nie, już nie. Ważę 141, co tyle kurwica waży? I twarde drewno potrzebne nam? Nie, na razie nie. Chcemy zobaczyć dorecki, czego będziemy potrzebować. Aż tapki można typować?
Nie można teleportować sztabek. Ja pierdolę. Nie no, Delord, my tam kuźnie będziemy potrzebować. Wszystko. My musimy nową bazę tam walnąć. Wiesz? To mnie akurat denerwuje. Nie lubię tego w takich grach. Musimy tam walnąć nową bazę. A chodź, zobaczymy tego bossa. Bliska go zobaczmy. Ale my się wyjebiemy, no. I tak będziemy potrzebować tego sprzętu, Delord. Na przyszłość. Jak nie teraz, to i tak na przyszłość. No to, ale na przyszłość, że boss będzie miał lepszą dla nas tą... Nie, bo żeby wydobyć nowe macy, będziemy musieli mieć lepszy kill-off i tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy undergeared non-stop. No dobra, no. Okej, no niech będzie. No bo my potrzebujemy kuźni tam wszystko przenieść. Trzeba by było tu podłogę walnąć. Taką chatkę na kurzej nodze zrobić. W chuj drewna będziemy potrzebowali do tego. I wtedy nie potrzebujemy równego terenu. Masz dużo drewna przy sobie? Tak dużo? Nie, ale będę ciął, no bo nie mamy. Mamy dużo tego gówna, takiego twardego i tak dalej. Chcesz się bawić budowniczego? Chodź prześpijmy się pierw może, co? No dobra. O kurwa. Idzie ten zielony. Nie zniszczy portalu. Nie. Jakby zniszczył, to chyba altem 4 kliknął. Ej, to szczerze mówiąc, wkurwia mnie ta gra czasami, wiesz? Tak? Jest fajna, wkurwia mnie dwoma rzeczami. Dawaj, spanko. Trzeba tyle łazić, to jest jedna rzecz. I druga rzecz jest taka. Łóżko musi być w pobliżu ognia. Nie ma drewna. Dołóż drewna. Nie masz? Mam. Nie. No to masz staka na dole, na łóżku leży. Dzięki, miedzia. Dobra, słuchaj, Delu, dobra baza to jest 15 minut roboty tam i tyle. No dobra, to słuchaj, ja... Chodź tu robię... drewna może nascinamy z wózku. Chociaż nie, tam lepiej jest nascinać. Tam, no. I zrobimy podłogę. Podłogę i taką wykurwiście dużą. Tą bazę. No co chcesz robić na jakimś podłodze, tak? Tak, nie, tak, nie na podłodze. Na zrobimy pilar jeden, schodki do tego pilaru i bazę. Wiesz, taką niby wiszącą w powietrzu. Tu są już trzy piece postawione, ale je przetransportujemy. I do drzewek, żeby nakopać tego chujec. Tniemy. Praca. Nie, drewna w dwójkę jak będziemy kopali, to 400 nazbieramy tak o. Moglibyśmy wymienić sobie ten moc. A no, ale to... Ty, chyba że wiesz co zrobimy? Rozwalimy tamtą bazę. Scrollem wszystko. Nie no, już jebać. Szybko idzie. No, w sumie. Ty, problem będzie taki, że jak my tą bazę zrobimy w powietrzu i ona będzie na schodkach, to jak ktoś zniszczy schodki, to baza pierdolnie cała. No ale mi się wydaje, że tu nic nie może nic zniszczyć. Mam takie wrażenie, wiesz? Albo na takich podporach to zrobić faktycznie. O, już jestem przeciążony. To już buduję. Dobra, to zacznijmy... Nie, tu bym to zrobił. Ale będzie. O kurewskie szarzeły. Dobra, budowle. A warsztat potrzebny do tego, o Jezusku. Dobra. No to tak. Ja pierdolę. Dobra, no to nic, to robimy, no. Drewniany schodek, drewniana drabina.
Dobra. Lecimy. Taka mała podłoga, nie ma większych żadnych? Dużo drewna. Drewniana ściana. Dwale. Jak to postawić, kurwa? O nie! Problem! Co się dzieje? Ty, rozjebało się! To ty? Szlam! O kurwa, nie, odprowadź, wyluruj to. Wywalisz się zaraz. Wybil to! Kur... Ty, ta podłoga była... mało HP miała? Dobra, Guciu, mam w chuj drewna. To tu ci zrzucam. To kurwa! Widzisz, co się dzieje? No musisz to... musisz podłoże zrobić. Postaw no robię. Domu. To jest podłoże. Tu leży w chuj drewna na ziemi, dobra? To co będziesz podnosił. Coś jest nie tak. Nie ma jakiejś innej... To nie jest fuszera, ładnie to wygląda, tylko kurwa nie wiem czemu to się niszczy. Cię uważaj! Czemu to tak nie działa? Nie mogę tego postawić. Drewniana belka. Teraz? To trzeba to podeprzeć jakoś. No to, a nie ma ten? Tam są takie słupy, Witek. A to twarde drewno potrzeba. Kurwa, jestem już przeciążony. Przyniosę ci, już idę. Dobra, ja będę myślał, jak to tu zrobić. Myślałem, że tu ładnie taką wielką platformę zrobię całą. O kurwa, czy szarzeły. Nie wiem. No i 3, 2. No. Dobra. Może stopień za wysoko to wybudowałem. I chuj to wszystko. Ile tych twardego drewna ci przyniesz? Z
50. Dobra. Mam 55. Rzuć na ziemię. Rzuciłeś, ta? Ta. A gdzie, w bazie? No, przy schodach. Dobra, mam. Schodami. Dobra, teraz zadziała. Pa, co się dzieje teraz? Kultura. To już wystarczy, co? No gdzie? I tu teraz belkę trzeba walnąć. Pytanie, czy zadziała ta belka? Proszę, 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 proszę. Działa! Te pale działają. Jak działają? Przecież on kurwa nic nie robi. Dorobi, wspiera. Zajebisty ten pal jest. Lag. Drewna potrzebuje zwykłego. Tu gdzieś się rzuciłem go. Widzisz, co tu się dzieje? No widzę, kurwa. Piękne tylko to będzie. Tylko trochę czuję się useless. No to chodź, pomóż mi. Ale nie, no dobra. Patrz, rzucam ci staka drewna, 50. Bierz młotek. A masz pełen ekwipunek. Dobra, starczy. I rozbudowuj to dość szeroko, tak. Jak zacznie upadać po rozbudowaniu, to wtedy musisz pal postawić. I wtedy to na ileś kratek mamy spokój. A jak to chcemy rozbudować? No tak dość szeroko tu, żeby było miejsce na piece, na skrzynki, na wszystko, więc taka no... Co się stanie, jak te słup moby rozjebią? Nie rozjebią. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, pal potrzebny tutaj. Nawet dwa pale. Tylko pytanie, czy się to tak da tak połączyć. Jeden na... Da się, da się. No. O kurwa. Kurwa, dobra, dostawię. A tego wyjebmy. No patrz. Czekaj, ja tu... Kurwa, ej, on nawet nie dotyka no, ten pal! O, o tym mówię. Panie, co to pan tak spierdolił, to zobacz. Dobra, trzeba pierwszy pal przyczepiać i drugi do ziemi robić. Ej, ale jeszcze pa, jest robisz tak? Ej, Witek, odkryłem nowy atak bronią! Ej, Gucio! No? Patrz, patrz, oglądasz? No. A, pchnięcie, ładnie. A topór jak robi? Nie robi! Chodź, chodź, musimy to rozbudować ładnie. Kur... Prawą stronę się da rozbudowywać.
Nie no, ładnie idzie. Wspiera to? Chyba wspiera. Oj, odjebało się. Już warsztatu brakuje, Gucio. Postawmy drugi może, co? Wyrób, warsztat. Ta. Da się stawiać już? No, da się. Takie, żeby miejsca tu nam nie brakło. O kurwa. Ty no, wygląda... Wygląda to nieźle, chciałem powiedzieć. Kolos na glinianych nogach. Kurwica. Podeprzesz tu? Tak? No, podeprzeć musisz. Chyba podparłem. Teraz sprawdzę. Nie podparłeś. Nie. To jak? Pa. Co tu się kurwa dzieje? Co jest to w wodzie? Nie może stać? Ja pierdolę, Gucio, dostaję! Poczekaj, bo tu trzeba... Dobra, jest, jest, jest! Działa, pa! Pa! Ty, to nie dotyka chyba tam na górze, nie jestem pewien. Kurde, na razie mała ta chatka, ale spokojnie. No kur... Nie mogę naprawić, bo nie mamy dachu. Że robota idzie pełną parą, to chyba tego powiedzieć nie można, bo remont na tym krótkim odcinku potrwa do 22 grudnia. No jest wszystko w porządku, dobrze, dobrze robią. No ty kurw, co to jest? Wszystko jest w porządku. Czekaj, próbuję... dach, żeby mógł się naprawić. Dobra, wrzucę, żeby się naprawić. Ej, mi się wydaje, Witek, że... Co? Może tak, tylko że w górę będziemy... Tak, 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 właśnie chciałem to zrobić, że schodki i teraz w drugą stronę tymi schodkami. I zrobić taką piętrówę. Też o tym pomyślałem. Tutaj? Czekaj, bo ja wytepowałem, musiałem się naprawić, idę. Jezus. O, może być. Ładnie, ładnie. Takie strome? Dobra, ty się chcesz tym piętrem zająć, ja niższym? No możemy, no. Dobra, to ja niższe poogarniam. Tylko co by tu poogarniać w sumie? A.
My potem poprzestawiamy to, jak co. Jak coś tu będzie źle warsztat stał, czy coś. Drewno masz? Masz, to ja sobie idę nakopać. Oj, powiem ci, Witeczku, że wygląda to dobrze. No zaczyna dobrze wyglądać, naprawdę. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa. Ładnie. Zaraz wyłączam streama. Idę po drewno, może będzie w drugiej osadzie. Widz się pyta, czy w końcu otwierasz tą firmę budowlaną. Myślę, że powinniśmy razem otworzyć Gutek. Co będziemy budować? Dysko! Oj, domy na przykład, takie piętrówki. No wszystko, wszystko. No jak nam szybko idzie, stary. Dobra, idę nakopać. Ile pięter robimy? No, ze 3. A ja bym z 4 zrobił. Nie, no ty jesteś... No, ja poważnie mówię. Ty jesteś kurwa po prostu. To może pierdolnijmy wieżowiec teraz. No. Nie, bo za... To lepiej już... Mniej pięter, ale takie kurwa szerokie te piętra. Dobra. Noc jest i wracamy się przespać? Bo zaraz będą moby tutaj. Chodź, wrócimy. Dobra. Ale ta baza to będzie coś, co już do końca gry z nami zostanie. Jazda. Jazda. Jadę, jadę. Mam nadzieję, że tu nie ma kataklizmów, jak w City Skylines. Bo wtedy niezłe jaja będą. Ja pierdolę, będzie słabo bardzo. Czasami tak jest, Krzemo. Witek, a co jak ta rzeka wyleje i nam zaleje dom? Nic nie wyleje. Spokojnie. Ja bym tą moc z drewnem ogarnął na czas budowania. Ała! Co? A mi się napierdoliło coś, tylko nie wiem co. Co się stało, kurwa? Pijawka się zasała do mnie. Idę, wracam, jest portal, spokojnie. A masz drewna dużo? Czy się kończy powoli? O kurwa, mamy tam tą bazę tak, że spadamy z niej. Taka, jest problem, ja nie wiem jak to zrobić, Witek. Ale co? Pilary? Wzmocnienia? Masz krótki i długi jeden. Niewłaściwe myślenie, to nie działa.
Idę ciąć te drzewa. Ty, szarzeły ponoć na dole były. O kurwa mać, nie mam. Jestem przeciążony. Dzięki, nie wiem. Tylko nie za dużo tych pilarów, bo nie będzie miejsca na dole. To się nie da, nie? Witek, coś zjebałem. Nie działają te pale. Czemu? Mi też nie działają, czekaj. Ja nie wiem, co się stało. Nie rozumiem tego. Czegoś brakuje, twarde drewno, nie mam. Ty masz twarde drewno? Mam ty, wiesz czemu nie działają? Bo nie dotyka ten pal. Który pal nie dotyka? Tu. A to u ciebie nie działa, u mnie na górze też nie działa. Nie wiem, Gucio, jest problem. Czekaj, może idę to ci... przez wodę czy coś. Nie, nie, nie. Nie no, musisz sobie poradzić, bo ja mam tu swoje do zrobienia. Szczerze. Ale zobacz. Ile ma... Rzuć mi staka twardego drewna, połowę. Architekcie, pomożesz... No, no, gdzie? Pomożesz... Gdzie jest nie tak coś? No, proszę pana, tu kurwa... Majster, no bo zobacz, tu patrz. Nie możesz dobudować? Patrz, to w teorii da się, nie? I patrz. Bum, bum i teraz patrz. Chuj. Ej! Czekaj, czekaj. Co jest, kurwa? No, tak! Czekaj, a tu się da? Ej, a może się nie da, bo tu pod tym nie ma centralnie. Nie ma... Nie, coś jest z... Aha, że to nie może być... Bo ogólnie to jest środek ciężkości, chujowo. Bo to będzie dociskać tam, gdzie nie ma wsparcia, na dole. No nie pierdol, że tu takie prawa fizyki są. Ale to czemu tu działa wszystko? No czekaj, no to będę od tej strony zacznę też, no. A tu są inne pale jakieś. Stawiałeś. Inny kolor one mają, ale nie wiem, czy to ma znaczenie. Pal skłody. Pal skłody, to jest to samo. O. Źle postawiłeś. Dobra, i tu pilar trzeba walnąć.
Ty, oczywiście. No. Chyba, że tu więcej tych pilarów trzeba. Ja już nie mam twardego drewna. Mamy coś w tamtej bazie? Drewno? Nie wiem. Twarde, no. Ja mam twardego drewna 18. Kurde, a z czego było twarde drewno? No, sosenki. Chyba, sosna, nie? No. Nie ma sosny w tym lesie? Idę sprawdzić. Bóg. Tylko jestem przeciążony, muszę wyrzucić drewno no zwykłe. No nie pierdol, że musimy łazić teraz do tego. A my sporo mieliśmy twardego drewna, naprawdę sporo. To w sumie nie wiem, może w domu mamy, weź zobacz. Ja rzucam tu zwykłe. Czy to szlachetne? A szlachetne to w ogóle jest niepotrzebne. Idę sprawdzić. Ucio, zbugowałem drzewo. O kurwa, 11 życia. Już sprawdzam. A ty wziąłeś całe twarde drewno, nie? No dużo go wziąłem, ale... Już tak jakby wiesz... No całe wziąłeś. A my to twarde drewno to lecieliśmy z wózkiem. A nie, jest, w chuj, 50, cały stack jest. Dobra, to po 25 nam dam. Dobra, rzucam z połowę twarde... A nie, zostawię sobie póki co. Ja ogólnie to muszę dobudować... Większe to piętro pierwsze, co? Chcemy walnąć. No szersze jeszcze. No nie wiem, Witek. Teraz kurwa będziemy wiadukty budować nad rzeką. Ej, na dole twarde drewno wyjebałem. Tam. Ty, a ja zwykłe. Gdzie mam zwykłe? Nie no, wyjebaliśmy drewno gdzieś, Delord. Zwykłe masz na dole. No właśnie nie ma. No jak? Na rzece są, leżą, bo no ale widzę. To są pojedyncze takie. Nie, staka wyjebałem. Jest, tak faktycznie. Dobra. Dzięki, Jasiu. To nie wod? To nie wod. Tu jesteśmy zajęci, żeby ładnie było wybudowane, bo będziemy tu mieszkać kolejne kilka godzin. Oj, za dużo już chyba. Młotek mi się zjebał. Patrz, to wymaga dachu, to tu będzie dach, nie? O nie. Kurwa, co to jest? To naprawić. To dzisiaj widzę ekspansję domku bez bossów. Nie no, będzie boss, spokojnie, zdążymy. Jest już drewna, brakuje zwykłego? Nie no, mam. To czemu ja nie mogę już tego wbudować? Czego nie ma? A warsztat! Dobra, to już dalej nie buduję. Co ja tu robię? Trzeba jakieś granice, Delord, wyznaczyć, gdzie dalej już nie budujemy. Ale dla mnie to już wystarczy. To jeszcze jedno piętro, ostatnie w takim razie. No to co, to stawiam ściany już.
Na jednym piętrze skrzynki, na drugim piece. Wszystko będzie. Wiesz, że to się niszczy. Właśnie tak, na, kurwa. Na prawe schody, kurwa. Patrzę, jest poniszczone to. Chyba, że to oznacza... A kurwa, bo zalane wodą. To ale dach. Ta gra jest pojebana. To dach będzie... Wszystko jest rozjebane, no, ty. No, bo tu woda zalała. Dlatego te pilary takie są. Gniją po prostu. Nie, nie, będzie musieli dach walnąć chyba. Masz trochę drewna, idę kopać drewno, kurwa, bo nie mamy, no. Muszę na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze leży drewno, idę dalej kopać. Dobra. O nie, po... O kurwa. Mocy. Łuczniki mnie gonią, mocne. Pomogę. Dwadzieścia mi zajebał. Uciekają. Czemu kurwa to się niszczy, powiedz mi? Nie możemy tu dobudować piksela. Nie. No tu cały czas w tym samym miejscu. Ja mam pewną, pewne przemyślenie. A jakby postawić pilar i wokół tego wybudować, to znaczy pa, tu. I teraz na tym stawiać kratki. Wokół tego. To tak nie zadziała? Tak? Nie, nie. Tak. Postawiłem tak. Co jest, kurwa? Tu jest na czerwono, nie wiem czemu. To tu nie może stać. A, mam! Działa. To trzeba wzmocnić od dołu, bo to nic nie będzie za... Kurwa, ile tych pilarów jest, Delord. Musi tak być. Działa! Nie, tu nie działa, nie działa. Jak jest czerwone, to się rozjebie. To znaczy, trzeba wzmocnić jeszcze od dołu, chyba. Mamy. Ale to jest wzmocnione już tu. To jeszcze trzeba mocniej. To może tu, gdzie jest czerwone, trzeba wzmocnić. Nie wiem.
Tu jest więcej pilarów niż na dole. A to na dole powinno być pilar. Postawiłeś? Zobacz, no. Już idę sprawdzić. Czy któryś tam nie dotyka pilar? No, dotykają teraz wszystkie. O, ładnie działa. Postawiłem 4. Tak jakby, żeby wzmocnić. Dobra, walnąłbym bez żartów. Mówię jeszcze jedno piętro, bo będzie mało. Będzie mało. Ale ja nie żartuję, wiecie, ale nie żartuję. Kurwa, Witek. Widz pisze, zasram się zaraz. To idź do toalety chociaż. Oj, Jezusku. Ale nie, no jeszcze jedno i będziemy mieli, już potem nie będziemy tego zmieniać, a to już wiesz, zostanie. Wiesz, że potem jak zmienimy tego bossa, nie? To pewnie wypierdoli nas na północ, tu. Wyjebie następnego bossa. O kurwa. Znowu będziemy, kurwa... No jaja będą wtedy. Ale to dobra, to chodź spać, trzeba drewno farmić, no. Jak ty taki ambitny plan masz w Tylko widoczku. No zastanawiam się, bo z drugiej strony racja, że pójdziemy na następnego bossa i każą nam, kurwa, na drugą stronę mapy iść, to co Oczywiście, wtedy? Oczywiście, że tak będzie. To co wtedy? Dlatego ja bym poszedł zobaczyć, czy boss... Nie! A nie, teraz już za późno. Teraz już dokończamy to, bo to już jest gotowe, praktycznie. A to, kurwa, to chodź do spania i... dymamy, no. To drewno wdymać, no. Dobra, idę spać. Trzeba schody tu zbudować, bo ile razy spadam, to HP pół tracę. Ale jakiś most taki zwieszany bym zrobił. Oj, taki... Ja mam łańcuch, nie? Tam na... Wiesz, co powinniśmy zrobić, Gucio? Szczerze mówiąc, przed tym domem powinniśmy przytargać te itemy z Danga i zobaczyć, co można z nich zrobić. A się okaże, wielkie gówno i nie armor nawet. No się nie dowiemy, nie? Bo zaraz się okaże, że w ogóle bez potrzeby tą bazę robiliśmy. Ja po prostu domyślam się, Witek, że ty musisz, kurwa, po prostu postawić. W każdej grze, w jaką grasz, musisz, kurwa, se postawić wiadukcik. Ale bo to nie, to jest praktyczne się po prostu udusisz, i tyle. No. To jest praktyczne. To dymamy po drewno, no. Księciuniu, jak tak... Idę ścinać. Bo jak dla mnie, to my byśmy mogli w lepiance żyć. Mi to jest obojętne. Ale nie ma miejsca. Wyobrażasz sobie, jakbyśmy mieli tachać? Pamiętasz z tą miedzią, co było? To wyobraź sobie, że teraz jest dwa razy dłuższy dystans. Szkoda słów z tą miedzią. I tyle samo masy, gdy przeniesie. A my byśmy 3 godziny to zrobili, to już lepiej nową bazę walnąć. Optymalnie wychodzi. Plus więcej miejsca będziemy mieli. Witek, ale ja tak muszę iść o północy, dobra? Od razu ci powiem teraz. Za 2 godzinki muszę iść. To za 3. Nie. Muszę za 2. Aż tak? O kurwa, 4 godziny, to mało? No. Nie no, jak 4? Do 19 gramy 30. Ale że od teraz 4 jeszcze będziemy. Nie! To byłoby druga wtedy. Nie, 24. No dlatego chciałbym przyspieszyć poszukiwanie bossów. Ale rozumiem też, że chcę zbudować wiadukt. Nie, to zróbmy to szybko i tyle. Chętnie ci pomogę z tym wiaduktem, no. Weźmy trochę drewna i to już jest końcówka. Ściany budujemy i dach teraz, i gites. Chyba, że to piętro. A wiadukt? Nie no, wiadukt nie będzie wiaduktu. Patrz, tu wiadukt do mnie do przez rzekę, o. Ale kurwa, lecą drewna, tam lecisz jak pojebany. Myślisz, że w 15 minut postawimy to? Tak. Ej, dobra, mam zajebistą propozycję.
patrz, jak będziemy mieli drewno, będzie taka motywacja trochę. Jak będziemy mieli drewno, to kurwa w 15 minut mamy skończyć chatę. Ja już trochę drewna mam. Zajebisty selec, nie? Kurwa, czemu tu szarzeły są? Ej, na YouTubie można mówić C-word i tak dalej? Nie, a nigdzie nie można. A ten ma to lata normalnie, cały czas. Jakiś ziomek przed pytanie zadał i normalnie C-worda dał, tako. Tylko na Twitchu chyba tak jest, że nie można nic. No można... Nie można żartować, o, z tych słów. Oj, przeciążony, Witeczku. To zrzucaj w tym. W bazie drewno i dalej. A zaraz twardego drewna będzie brakować, coś mi się wydaje. Będzie. Buki są OP, te co na hita spadają, a trzy drewna dają. Co się tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj? Bango! To i tak. Dobra, idę budować. Nie no, tak z perspektywy to wygląda, jakby tu szefowie mieszkali kompletnie. Trzeba to zagrodzić, bo... Tylko nie wiem, co się stanie, ale podejrzewam tylko, jak jebniemy trzy wielkie kamienne piece na te piętra. Boję się, żeby te pilary się nie połamały. No. O kurwa, drugą stroną. Dobra, tam. To nie będzie widać. Ej! Jak to układasz? Co? Nie tą stroną! Nie no, jest gites. Czy tą? Tą. Kurwa, ale jaja. O nie. Strzelaj do szlamu z góry. No inaczej się. Nowatorskie okna. Wypaść. Ej, przez... właśnie, jakieś okno by się przydało. Tu masz, na lewo. Tak, kurwa. Nie wygląda mi to na okno. I teraz pierdala, że te szarły się biją z szkieletami. Ej, no musi to być okno, wiesz o tym? Zrobimy. Drewniana okienica, gwoździe z brązu. Ty, da się? Poważnie? No tylko gwoździe z brązu. Powiedz mi, czy ja coś... mam tu te ściany też zrobić, tak jak ty? Nie no, ściany już zrobione są. Tak. Pa, zajebiście. No nie no, trzeba... ładnie to wygląda. To trzeba jeszcze raz, nie? Bo było dach. Ty, a balkon? Co myślisz? To tak tu z prawej, nie? Nie, tutaj, bo akurat jest nierówno, to się wykorzysta to.
Tutaj. Ale... O, ostrożnie. To trzeba pala tu, nie? Nie no, pal jest... Ty tu nie dosięgnie pal, bo to jest za wysoko. Walką z pławką? Tutaj trzeba będzie wzmocnić. Wzmocnię. Jezus Mario. Nie mogę. Duszę, kurwa. Dobra. Tu spróbujmy. O! Teraz nie będzie dziur. Nie no, ładnie. Na dwie skrzynki akurat. Ty jeszcze... Jak chcesz dach zrobić? Zaraz pomyślimy o dachu. O kurwa mać! Dobra, odlurujemy to. Strzelaj do szlama. Bo nam rozjebie fundamenty. Błotna flegma. On bije w ogóle to? No, truciznę rzuca. Dobra. Będzie wzmocnić troszkę. Gdzie drewno? Aha, warsztat. Wzmocnić? Nie ma problemu. No, tu jak chcesz ten balkon, no to musimy palisadki odjebać, nie? Są robione. I tu chuj pomagają te takie potrójne, nie wiem czy zauważyłeś, ja to zrobiłem. Sprawdź, czy się da teraz na balkon postawić, znaczy ścian na balkonie, bo to wzmocniłem. Balkon kurwa od razu antresolę albo baldachim pierdolni, o kurwa, ale zbudował. Ścianę na balkonie. Tak, tak, bo tam jest dziura. Co? Tam drewno, co to? Widzisz to? Ziemia drży. I zobacz na mapę. Ty. Chodź, chodź, wyjdź i musimy przed... Nie dopuść go do domu. Wykajtujmy go przed domem. Ja pierdolę. Niszcz tego trolla. I tak on niszczy dom. Gdzie? Nie niszczy. Chodź, to chodź. Niszczy dom. W środku? Jest? Kurwa, o kurwa, idę, tak, jest dwóch. Ty weź jednego, ja drugi. Nie, tego pierw przy domku. Tylko żeby portalu nie zajebał. Będzie tragedia. Nie! Kurwa! Odluruj go, odluruj! Odluruj! Dobrze, ja go napieprzam. On chce bić! To odlurowuję go, daleko od domu. No niestety. Bierz go? Bo ja mam low w chuj. Bije. Tam jest drugi, jeszcze zaraz na plecach. Ale jaja. Strasznie daleko z nim poszedłeś. No i bo jest na hita. Hit i mnie nie ma. Ale go trafiasz go jak coś. Na hita jest. Upadł. Lecz się kurwa, idziemy drugiego. Tu jeszcze szarzeły są. Dostałeś moc ode mnie? Bo byłem daleko dość. Ja włączyłem sobie sam. Okej. Okay. Właśnie skumałem, że ty masz... Rozjebał nam tu ten. No dobrze, nie portal. Powiem ci, centymetr i portal by poszedł. A jakby portal poszedł... To byłaby katastrofa. Jeden, drugi.
Nie wiem, naprawmy wszystko. Jeden drugi mobek. Nie wiem, był na dół, ale nie ma go na razie. On gdzieś tam daleko poszedł. Co rozjebał tym hitem? Dobrze, nie, ty piecy nie trafił. Jakimś cudem. A, trafił, ale się nie zniszczyły. Ty, gorzej będzie jakby, gorzej by było jakby kurwa rozjebał faktycznie pilar, kurwa by było. No, jak pilar pójdzie, to pójdzie domino. Oj, kurde, ale to był jednorazowy event, już nie będzie takich rzeczy. Oby, Witek, oby. Chowam rzeczy jakieś tam jeszcze. Wschody trafił, powiem ci, ale nie zniszczył ich. Te pilary coś tracą. Witek, chodź, zobaczymy bossa. No ale przecież my nie skończyliśmy bazy. Coś tam słabo idzie ta baza. Jak słabo? To już jest skończone prawie. Ty, a jebnął, zniszczył nam tu. Część bazy. Dobra, tu trzeba zajebać pilar, stawiam. A ty jeszcze jedno piętro robisz? Chyba odpuścimy to piętro kolejne, tutaj co? Tutaj ja tu trzeba umocnić, no bo... Znaczy nie, no tu chodzi o to, że ten... Chodzi o to, że nie będziesz, nie możemy zbudować. Co robi ognisko pod schodami? Nie spali nam? Bo ja wiem. Dzięki, Quake. No i dobra, i teraz trzeba dach. Tak, dach i mamy wszystko. Tylko jaki ten dach? To jest strzechy, nie? No ale tak jak chcesz to położyć? No tak, pa. Od każdej strony, tak? No. Dobra. Nie, to powinno być na odwrót, kurwa, położone. Tak musi być. Nie no, to muszą być takie dachówki. Pierw do góry, a potem... No dobrze, a którego dachu używasz? Ten 26? Czy 45? 45 lepiej chyba. Dobra, czekaj, to jest kurwa, musi być... To musi być z głową chyba, Witek, jakoś bardziej. Bo patrz! Nie pod... Musi mieć... O Jezu, to ty rozwalasz, czy to nie, samo? Nie, samo. Bo patrz, jeszcze jest coś takiego, widzisz? Nie no. Ale dobra, pokażę ci na tutaj, na tym. Mnie martwi, że to wszystko kurwa gnije. I trzeba to naprawiać, bo będzie dedek. No... To rozwaliłeś? No przez przypadek. Żebyś tak pilara przez przypadek nie rozwalił. Ty no ciężko, trzeba to wzmocnić będzie od dołu, żeby móc tu postawić. Na razie to musimy pomyśleć nad tym dachem. No w ogóle dachu nie mogę postawić, bo nie jest wzmocnione. Chyba, żeby dach podłogami zabudować, nie wiem. Gdzie rzuciłeś drewno? To może twarde. Już nie, może już nie być. Ja pierdolę. O kurwa! Twarde mam przy sobie. Dobra, bo pilar muszę postawić na dole. Na parterze. Ej, ta gra potrafi wymęczyć psychicznie jednak. Ty belka z kłody, co to kurwa jest?
Ty co na oto dom znalazłem? Do sprzedania dom stan surowy otwarty oparty na palach na lekkim terenie zalewowym, tylko dwóch właścicieli chata przeszła test trolla perfekcyjnie tak, do położenia tylko dach jak nagniesz prawa fizyki i matematyki cena tak, do negocjacji. Tak. No to kurwa, czy my nie powinniśmy... Jest nie, woda najbliższa. Wybudujmy ten dach. Nie, woda w sumie jest tu chyba najbliższa. Musimy tą bazę skończyć, bo nie mamy teraz gdzie mieszkać za bardzo. Łóżka to postawić, tylko dach. I ale wszystko. Wiesz o tym, że to jest za słabe, kurwa, tu są czerwone, się świecą, no. Trzeba to wszystko belkami powzmacniać. Bucie dookoła i ci belki, te takie belki pojedyncze musisz postawić. Wszędzie dookoła, no dachu nie postawimy. No ale zobacz, ile tu już stoi, postawiłem no tu i chuj. Patrz, tu jedna, bo... No ale... Czekaj, zaraz zobaczymy. Patrz, no musi być belka tak, żeby ten strop wzmocnić, bo dachu się nie dał. Za mocny, za kurwa ciężki jest ten dach. Sprawdźmy teraz, czy się da postawić, czy te belki coś dały. Bo postawiłem cztery. Ale, Gucio! No ale co, pierw to mówię ma o tym. Sens, no, o, w sumie. Teraz się da, git. Gucio, co? Pa, widzisz, teraz się trzyma. Ale narożnik odjebałeś ładny. Kurde. Zajebisty narożnik zrobiłeś. Czekaj, idę wzmocnić. Nie no, chujowo, że nie wiedziałem, że tak z pilarami ciężko będzie, bo tu trzeba takim slalomem na dole chodzić. Widzisz, ile tych pilarów jest? A czemu tak a nie możesz postawić... Witek, a nie wydaje ci się, że... Powinieneś więcej pilarów stawiać na ściany, tak jakby, patrz tu na przykład. Gdzie? Tak jak ja tu, no patrz, tak jak ja tu postawiłem. Tu jest taki pilar, o, na ścianie postawiony, maluch taki, nie? Ty, można. Tylko teraz nie wiem, które mogę usunąć pilary, żeby mnie pierdolnęło to wszystko. O kurwa. Ale no nic, będę próbował. To może lepiej nie ruszajmy już tego. Nie, trzeba. Ty. No? Tutaj nie ma zasięgu. Co tu się kurwa stało w ogóle? Trochę dużo tych pilarów jest, ciężko. No ładniej by było jakby... Ich nie było, przyznam. To co, próbujemy? Dobra, postawiłem. Sprawdź, czy tam da radę teraz zrobić. Nie da rady. Jaki? No nie, dał radę, no. Tak? Teraz jak coś dostawiłeś, to dało radę. A tutaj? W tej dziurze? O, tu trzeba wzmocnić. Nie podoba mi się to stąpanie, Gucio. Ten a wiesz co mi się nie podoba? Mi się nie podoba to, że te pilary się rozjebują. No, troll idzie i nas najebie chyba. Używaj podpór z filarami. Jaki podpór? Dawaj, spanko. Naprawiamy się i spanie. Potrzebujemy dach zrobić i już będzie grało. Już mamy wszystko. Pepega. Fajn. Śpi. Kurwa! Ta fejma tak. Laski się wyzywają od chirurgów i robienia se dupy. Faceci wyzają się od kondonów i konfidentów. No kurwa, za taki internet walczyłem.
Co ty pierdzisz, kurwa? Co ty robisz? Pierdłeś. Przyznaj się, pierdnąłeś. Nie. Pierdnąłeś jak chuj. Tak, zesrałem się. No zesrałeś się właśnie, do mikrofonu mi. Tylko dalej nie wiem czemu to zrobiłeś trochę. Tfu! Jak z tymi dachami? No żyją, ale... Jak widzisz, że coś ma low HP, to naprawiaj to, bo... Ja tu całą ziemię naprawiałem. Coś wyszło z tym domkiem na nogach, tu lepiej to wygląda 3 minuta. Nie sprawdzę teraz tego wizu. Bo za pierdol jest za duży tu. Nie, wszystko ma fulla teraz ładnie. Dobra, trzeba tu wzmocnić. No tutaj musimy wzmocnić, bo się rozpierdala. Gdzie dokładnie jesteś? Stań w miejscu. Tu. Okej, okay. Wzmocniłem. Sprawdź. Działa? Próbuję na rogu dojebać ten, ale się nie... Da się. Działa? Okay. Kurwa, te pilary w tym domu to... No, żyjemy chyba. Co, nie działa? Kurwa, jak ja zrobiłem ten wtedy... Trójkąt nie wiem, jak zrobiłem wtedy. Tutaj żeś mnie chwalił. I gdzie trzeba wzmocnić? Pokaż mi. Bo ja nie widzę stąd. Sprawdź teraz. O, nie da się. Kurwa, no. Nie da się. Nie wiem, jak to wzmocnić. No i czekaj, powiedz. Nie ma już drewna, więc musisz wyniszczać jak coś. Musimy... Tu postawić. Chyba nie? Jeszcze jeden pal. To już nie masz czego. Nie ma drewna twardy. A stak leżał na zewnątrz. Mówisz, że na dole leży stak. A to już chyba go wziąłem. Tak? No. O, chyba tak. Oj, ciężkie życie, matsów nie mamy. No dobra, chodź to zmniejszymy, połączymy ścianą po prostu. A nie, jest drewno, wiesz? To co, szukamy? Nie. To... Iść nakopać twardego? Gdzie to jest? W lesie tym, nie? No sprawdzę, czy jest tu jakieś. Tam wyżej jest, no to możemy iść razem. Też tu powinno być pod górkę, nie? No sprawdzę, czy tu nie ma jakiegoś. Sosna to była, nie? Jodła. Jodły już chyba jest, czy jest, nie? Sosnę mam. Twarde drewno. Zaznacz na ciemny zielony wieżowiec, co? Twardego drewna 20 już mam, to jest na 10 pilarów, to starczy, chyba że jeszcze. Tniesz sosnę? Piję, no, zbieram. Ja już sosenki nie widzę. O, tu jest dużo sosen. Dobra, jeszcze jedną zniszczę i starczy. Połącz ścianami parter i piętro. I wtedy co, to wsparcie też będzie wspólne jakoś? Jakimiś ścianami? Ty, słyszysz? Musimy połączyć parter i piętro ścianami, ponoć będzie git. No, no bo tam jest parter zrobiony trochę dalej niż ten... Pierwsze piętro, nie? Zrobisz to? Ja tak, rucham drewno. Troll idzie. Nie wiem, czy go chcemy zniszczyć. Nie, no zniszczę, bo zaraz będzie przypał.
Nie chcesz mi pomóc? Już biegnę. Idzie do naszego domu. Dostałem. Kurde. Jeszcze laguje. Wypierdolę się zaraz, na hita jestem. A bo go bijesz? No cały czas, no. A on jest na 3 hity. Dasz radę? Ta. Nie dam. Dam, nie wiem. Biegnę. On sam to... Tylko jeszcze moby tu są. No, dam radę. Dobra, pozabijałem. Ja już drewno mam, idę tam to ścianą połączyć. Na pewno wsparcie będzie wspólne, jak połączymy ścianami? Nie wiem, jakoś nie mieliśmy problemów ze wsparciem przy pierwszej chatce, co budowaliśmy. Ale też nie była tak dojebana. O, i na tym balkonie portal zrobimy, ale będzie. Dobra, to co, rozpierdalamy to? Co? Ty wzmacniasz to. Nie no, połączmy. Okej, czyli, no, czyli trzeba wyrównać. Czekaj, zaraz zobaczę to. Ty, chyba, że takie coś. Zadziała to? Ekspercie czatowy? Nie wiem, ale wygląda jak gówno. No nie, nie, ścianami. Chociaż poczekaj. Może wyglądać ładnie, patrz. Wydaje mi się, że chodzi bardziej o coś takiego, wiesz? Tylko... Dobra. Że tu nie jest równo, nie? Wiesz o tym? No nie jest. Możemy zrobić, żeby było równo. Za dużo roboty. Zobaczymy, może zadziała tak. To się tak zobaczy.